No moim zdaniem trzeba poszukać jak zakazu od 24 drużyn, <grafik> <grafik> nie ma innej drogi, no, podobnie jak już wcześniej rozmawialiśmy o tym, że jest tyle dobrych drużyn. W pierwszej lidze, tak pół ligi, nie no, my to robimy awans teraz, to jest, no, ten czas. To jest już ten czas, miesz, za dużo czas. pieniędzy wydajemy, a nawet ci, którzy nie powiedzą tego teraz, to mówią dobra, my jeszcze nie teraz, ale za rok, to są naprawdę świetne rozgrywki i mam nadzieję, że będą bardziej dopieszczone medialnie, bo to jest, to jest ukryte złoto polskiego futbolu. To jakie tam są marki, to jaki tam jest zawsze kocioł w czołówce. To nawet, że są te baraże. Do szóstego miejsca naprawdę masz o co walczyć, nie? Świetna, e, świetna liga. Postaram się nawet obejrzeć może więcej niż dwa mecze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, to jest BetClick Podcast. Ja nazywam się Damian Czyżak. Mnie możecie kojarzyć z programu Futbolownia, a moimi gośćmi dzisiaj będą redaktorzy Goal.pl i bardzo, bardzo znani tetrycy. A mianowicie Leszek Milewski i Jakub Olkiewicz. Dla dobry, dlatego dobry. <grym> I Dokładnie. dla kogo znani, dlatego znani. Znani z fajtłapowatości głównie. I co dzisiaj w pełni udowodniliśmy. Panowie, tak. no zaraz do tego przejdziemy, bo to będzie moje pierwsze pytanie rozgrzewkowe. A ja chciałem zaznaczyć, że BetClick został sponsore, sponsorem tytularnym. BetClick pierwsza liga, druga i trzecia. Czy to Was cieszy? Mnie cieszy. Mnie cieszy dlatego, że y, mamy drużyny prawie w każdej z lig, które wziął betclick. <laughs> mamy UKS w pierwszej lidze, więc, więc to na pewno jest, jest dobra wiadomość, ale mamy też rezerwy w drugiej lidze, więc mam nadzieję, że ta druga liga też trochę, trochę ruszy do przodu pod kątem no, nawet samym marketingowym sprzedawania tego na, na zewnątrz, bo wydaje mi się, że ta przestrzeń między Ekstraklasą a niższymi ligami... Jest przeogromna. A, a wydaje mi się, że nie do końca taka powinna być, biorąc pod uwagę reputację tych klubów, które grają w, w pierwszej lidze. No bo jak spojrzysz sobie na, na to, kto teraz gra w pierwszej lidze, że masz tam i Wisłę Kraków. No powiedzmy, no, pierwsza liga jest lepsza niż Ekstraklasa no, w tym momencie. W, tak, jak swego czasu druga no Oczywiście, Bundesliga. więc masz lepsze rozgrywki niż Ekstraklasa. Trzeba po prostu umieć się w końcu sprzedać. Ja też jestem bardzo ciekaw pomysłu na trzecią ligę, bo tam jest mnóstwo ciekawych ekip, takich wokół których można zrobić niezły show. Co my też swojego czasu pokazaliśmy na golpę, robiąc transmisję go Czałkowic meczu, który się świetnie poniósł, więc myślę, że tu też jest bardzo dużo do, do wyciśnięcia z takiej trzeciej ligi. Będą baraża trzeciej ligi, bardzo jestem na ciekaw, jak to zostanie ogarnięte. Ja no. będę miał pytanie, a nawet taką tezę postawić jedną do dyskusji i myślę, że to będzie dobry temat. Ja do się dyskusji zgadzam na temat. Już, już się z nią zgadzasz. Okej, okay, to zaraz do tego przejdziemy, ale skoro są te to jest też show i show. No. To było was, był wasz przyjazd tutaj, więc y, może zacznijmy od tego, bo to jest bardzo ciekawa opowieść. Zaczy, zacznijmy od tego, że my naprawdę nie udajemy. To nie jest <grym> żada poza. Mi się pociąg spóźnił 55 minut, więc jak już przyjechałem, miałem prawie półtorej godziny zapasu, żeby tu dojechać. Mówię, a spokojnie, 3 km od dworca na ludzi. Moja jest na pieszo nawet przejdę. A co? Ładnie jest. No i 55 minut spóźnienia, więc y, już byłem lekko w nerwach. Szczególnie, że to opóźnienie się nakładało, że. Okej, okay, okej, okay, spokojnie, tylko pół godziny. Później jedziemy, okej, okay, okej, okay, trzeba kogoś przepuścić, to pięć minut. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. przerwa techniczna, coś się rozpadło. Czekamy 20 minut, aż się naprawi. Także takie budowanie emocji w tym pociągu, więc wyszedłem już roztrzęsiony yy, i biegnąc na taksówkę zgubiłem telefon. Na szczęście ktoś go znalazł i pojechał z tym telefonem do Olsztyna. Jak wróci z Olsztyna... To będę mógł odebrać ten telefon, więc bardzo pozdrawiam cały Olsztyn. Bardzo e, uczciwi, sympatyczni ludzie. 100 mil Olsztyn e, spadł. Ale jesteś Ale teraz te... fanem Stomilu na pewno. Bardzo. Dzięki tej hi historii. Ale powiem ci, że i tak dobrze, bo jak mógłby ten, ten uczciwy znalazca powiedzieć, że jak tylko wrócę z Olsztyna, do którego się nie wybierał. <noise> więc... <noise> ja <głos> pierwszy, jak tak usłyszałem, to tak zrozumiałem, <noise> że może to o to chodzić. Ja, ja dziś zostaję w Warszawie, czekam na powrotny z Olsztyna po prostu. Ja natomiast miałem mniej zapasu, muszę przyznać, tutaj uderzycie w pierś. Miałem 40 minut zapasu. Wychodząc z domu, sobie włączyłem nawigację, mówię tak, żeby tak mniej więcej wiedzieć, o której, o której dojadę. Patrzę, że nawigacja mi pokazuje 9.58, mówię, a mam pół godziny zapasu. Mówię, coś się dzieje, coś się dzieje dobrego. No i dojechałem do autostrady oczywiście koreczek taki na 20-25 minut z uwagi na, na wypadek. No i stojąc w tym korku, odbieram telefon od Leszka Milewskiego, odzywa się nieznany głos. <głos> I się okazało, że to właśnie uczciwy znalazca. z nas. Z Olsztyna no. mówi, że. E, znaczy, nie, powiedział, że za dwie minuty ma, ma wyjazd. Tutaj jest na Peronie i za dwie minuty jedzie do Olsztyna, wróci dopiero wieczorem i, i co robimy. Ja spojrzałem, no korek, jeszcze tak dobre, 10 minut przedem. no, mówię, no nie zdążę w te dwie minuty na, na dworzec. Powiedziałem panu, że, że wymienimy się numerami, że na pewno ktoś odbierze ten telefon i że bardzo dziękujemy za. Za uczciwość. No i ja spóźniłem się więcej, dużo więcej, bo jeszcze dojeżdżając tutaj oczywiście nie mogłem znaleźć miejsca do parkowania. A czy to był jedyny numer, który masz w książce telefonicznej do Jakuba Olkiewicza i dlatego go wybrał? To był przypadek? Czy... Nie, bo dzwoniłem do Kuby wcześniej. Był... tak, chyba tak. Czy Kubę ma na tapecie i po prostu masz Kubę na tapecie i... Szybkie, i... Szybkie wybieranie. Rzeczywiście, tak jest, że... Numer alarmowy. Jak w czwartek nagrywamy to tylko. dobra, to... Do, nas, do nagrania takie jeszcze w czwartek zwykle ze trzy razy gadamy, tak oczywiście. Tak, no tu... sprawdził listę telefonów, to poza żoną, to tak z Kubą najwięcej tych wymienionych telefonów. Ja podejrzewam, że podobnie, plus dochodzi ten aspekt, że pewnie byłem ostatni wybrany, bo Leszek no. podejrzewam, że mógł już się niepokoić, gdzie ja jestem i czy dojadę. Ci, nie, ja chciałem ci dać znać, że po prostu będę spóźniony. A, no to i tak nie tak mocno. W przypadku jakichkolwiek afer w przyszłości i analiza billingów rozumiem, że te połączenia będą o, 711 to się uzbiera w tydzień. <grywa> Słuchajcie, a propos nudy, bo z wami e, nudy się nie spodziewamy. Szkoda. <grywa> Szkoda. Bardzo chcielibyśmy się nudzić ze samy sobą w swoich życiach. Ja bym to się ponudził trochę w swoim towarzystwie, ale to jest to trudne. <grywa> ale ja muszę zapytać o, o euro. Zacznijmy od euro, bo to jest taki temat bieżący. Czy, czy dla was euro jest nudne? Wydaje mi się, że to niesprawiedliwa opinia. Tak, nawet, nawet poświęciłem temu swój tekst na na Zgadzam się to do tego, że ci najwięksi faworyci totalnie rozczarowują i że ich mecze są naprawdę bardzo nudne. Bo nie dało się oglądać ani Francuzów, ani Anglików, a, a wiadomo, że to były takie ekipy, od których się oczekiwało najwięcej. Natomiast wydaje mi się, że jeśli spojrzeć na to euro całościowo, na przykład na fazę grupową, która moim zdaniem była naprawdę, naprawdę fajna. To wcale tej nudy aż tak dużo nie było, bo mecze takie nawet w tej fazie pucharowej już jak Holandia Rumunia, jak następny mecz Holendrów z Turcją, jak Austria Turcja, jak Hiszpania z Gruzją, no to tak naprawdę wszystko były, były spotkania bardzo fajne, takie miłe, miłe w odbiorze. I myślę, że ten zafałszowany obraz jest taki, że jeśli ktoś ma ograniczoną liczbę godzin, które może poświęcić na oglądanie meczów, no to raczej nie stawia, że boisz Austrię z Turcją i już nie mogę się doczekać po prostu, co tam ten Arnautowicz zmaluje, tylko no ogląda Francuzów, ogląda Anglików, no być może Niemców, Niemców, Hiszpanów, więc jeśli ktoś w tym, na tym turnieju obejrzał, nie wiem, 10 spotkań, z czego połowa to, to Anglicy i Francuzi, no to nie dziwię się, że jest totalnie rozczarowany. Natomiast no, jesteśmy świeżo po, po półfinale, jesteśmy świeżo po, po tym, jak Lamina Yamal zapisał się we wszystkich możliwych księgach rekordów i, i zrobił to w, w fantastycznym stylu. Jesteśmy w sumie nadal dość świeżo po ćwierćfinale Hiszpania-Niemcy. Ja byłem lepszy w wieku, 16 lat. Niestety kontuzja. <grym grym> o no, tak, trochę tutaj ciągnęło Udo. No, Marian no, też, ale ja też bym no, mógł coś o tym opowiedzieć. <grym> no, to, to, to jest standard. Albo jak w Skilimie, że dostałem strzałem w kolano. Też byłem poszukiwaczem przygód, ale dostałem strzał w kolano. I... Ja uważam, że faza grupowa była świetna. I rzeczywiście zazdrościłem tym, którzy mogli, bo turniej generalnie powinno się przyswajać w całości. Wtedy wyciskasz z niego wszystkie soki. Jak analizujesz te wszystkie e, układy, kto wychodzi, kto strzeli, wtedy nie przegapiasz takich pereł, jak na przykład mecz e, Gruzji mhm. z Turcją, prawda? E, więc jeśli po fazie grupowej naprawdę, ja, ja, ja czytałem w tej dyskusji, czy to jest najlepsze euro. Po fazie grupowej. Yy, właśnie, ale ja myślę, ale że... Po raz... faza, faza ta, zasada, ta teraz, która jest, czyli te playoffy. Mm -hmm. no moim zdaniem nie dowiozło od strony jakiejś sensacji. Że zwykle w tych półfinałach była jakaś taka rewelacja, na którą nikt nie stawiał, a tu są sami faworyci. Z czego dwóch naprawdę gra brzydki futbol, czyli Francja i e, Anglia. No więc to wystawia jakby... Kiepską, kiepską recenzję. Ale myślę, że to też jest tak, że są coraz większe oczekiwania wobec tych wielkich turniejów. Że pamiętajmy, że wielkie turnieje ściągają osoby, które zwykle aż tak mocno nie interesują się piłką. Liczą, że to po prostu, no mówiąc kolekwialnie, rozwali banie, Że jak już oglądasz te największe reprezentacje, to to będzie taka pokazówka futbolu, a nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest. Futbol to są fajne narracje. Futbol to są zaskoczenia. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem tego, że najlepsze, co ma futbol do zaoferowania to starcia Titanów. To są Piękne historie, które piszą ci niedoceniani, ci mniej e, zauważani, ci, ci, ci tacy jak no, ten Bramkarz z Gruzji, tak? Mamardaszwili. Mamardaszwili. Mm -hmm. to, to, tak, na mi stoi piękno w futbolu, a nie pojedynkami największych dla mnie, więc y, stąd myślę, że takie podejście, ale myślę, że przeciętni kibice będą rozczarowani. No, to jest jakiś kolejny kamyczek do ogródka futbolu, ta gorsza oglądalność, tak? Y, też tego euro, i to tak dosyć wyraźnie. No, futbol ma coraz większą konkurencję, tak? Generalnie. No, Też ja, tak... poziom chyba był, w, wydaje mi się, tych oczekiwań naprawdę wysoki z uwagi na to, że i Katar dowiósł naprawdę, no. bo to, to był mm. turniej fantastyczny do oglądania yy, i wcześniej Euro 2020. Euro. Ten w... jeden dzień, co był w... Tak, Szwajcaria i Chorwacja. No i Chorwacja i Hiszpania. Hys... No, no. no. do... <laughs> takiego dnia tutaj braku. To prawda, no i te oczekiwania na pewno były mega wysokie. Ja myślę, że gdybyśmy się cofnęli trochę dalej do tych turniejów, które były powiedzmy przedpandemiczne, to byśmy znaleźli turnie gorsze niż ten, ten trwający. A wydaje mi się, że też mimo wszystko ta, te, te ostatnie spotkania łącznie z finałem Mogą, mogą zdefiniować na nowo to, jak ten turniej sobie odbierzemy. Bo jak cofnąłem się do, do Kataru, to tak naprawdę to, co tam było najpiękniejsze, zdarzyło się na samym końcu. Czyli Mbappé kontra Messi, plus hmm. ta dogrywka, tak. te wszystkie rzeczy, które, które wokół tego się działy, całe narracje również. Więc, więc ja bym tak łatwo Euro 2024 nie skreślał, choć na pewno no nie jest to taki turniej, że ludzie sobie będą tatuować na policzkach. Hmm. Tak? Był wspaniały. A zapytam was, bo <laughs> a propos tych emocji, to mam wrażenie, że one się zakończyły wraz z tym, jak rozstrzygały się kwestie, kto awansuje z trzeciego miejsca. Tam mam wrażenie, że to spowodowało taki zastrzyk jeszcze emocji na tym ostatnim etapie fazy grupowej. Znowu faza grupowa, prawda? Ale zaraz dokończę, to możecie się na ten temat wypowiedzieć też, ale dokończę, bo postawię taką właśnie też tezę, czy gdyby drużyna z miejsca trzeciego zdobyła, wygrała Mistrzostwo Europy, to waszym zdaniem byłoby to sprawiedliwe, czy nie? No Portugalia wygrała w 2016. No, a teraz y, Holandia też, wydaje mi się, że no, nie jest taka łatwa do skreślenia, ale też skończyła przecież rozgrywki na trzecim miejscu. To właśnie z tymi niespodziankami, że... Ale to jest sprawiedliwe? No czemu nie? No, właściwie, ja ci powiem szczerze, no, no. że mm, mi się to nie podoba. Kiedyś było, jak to się mówi... Lepiej. Lepiej. Za naszych czasów wychodziły tylko dwie drużyny i było sprawiedliwe. Najlepsze euro to jak były cztery drużyny. To ewentualnie. <grymne> Pamiętacie to? Pamiętałem. 68 rok, ale się działo. RFN <grymne> i było sprawiedliwe. Jugosławia. Nie, aż tak, dalej. Kto wygrał, wygrał, to nie wygrał, to wygrał. Tak, ale, to ale tak bym. No, nie nie tak, co co znaczy, uważacie w tym temacie? Ja wiesz, co powiem Ci, że byłem wielkim wrogiem mieszania przy tym systemie czwórkowym, bo no, na tym się wychowaliśmy tak naprawdę, że zawsze są cztery drużyny, jest albo trzy spotkania na turnieju, albo w lidze mistrzów sześć. Wiadomo od razu, że te dwie wychodzą, dwie zostaną. Stają, wszystko się ładnie tam mnożyło. I na początku byłem bardzo niechętny do tego. Już przy rozszerzaniu Euro z 16 do 24 drużyn. Jak usłyszałem, że jeszcze Mundia z 302 do 408 i tam też dojdą jakieś takie, nie wiem, grupy 3 zespołowe, inne mecyje, to ja mówię nie, nie, nie. To mnie się to nie podoba, bo to jest niematematycznie w ogóle. Przecież jest 4, 8, 16 i to są wszystko wielokrotności, a nie. Więc byłem, byłem wielkim wrogiem, natomiast wyleczyło mnie z tego właśnie Euro 2016, bo okazało się mimo obaw, że mhm. tam te drużyny, które normalnie by się nie dostały na mistrzostwa, no robią naprawdę fajną robotę, tak jak Islandia chociażby. Tak. E, teraz no, wniosły mam... dużo po prostu do tamtej fazy, tak? E, tu można było zapytać tak naprawdę, czy sprawiedliwe jest, że Gruzja znalazła się w fazie pucharowej, bo Gruzja przecież w eliminacjach 8 punktów, dwa razy ograli Cypr. Urwali jakiś punkt w Szkocji i to właściwie tyle, jeśli chodzi o ich występy w eliminacjach. A dostali się tą ścieżką gdzieś pokonując Luksemburg i Grecję. No to jak spojrzy się na drogę Gruzji do tego, żeby skrzyżowała miecze z Hiszpanią w jednym ósmej finału, no to to była naprawdę droga. No, ale widzisz, później na euro uzasadniła swoją obecność. Tak, tak, tak dokładnie. Więc to jest to. <laughs> więc, więc ja bym tutaj faktycznie mm, uważał, że to jest logiczny ruch, też pod tym kątem, że to trochę jak piłce klubowej, bo Liga Konferencji moim zdaniem nie została utworzona po to żeby po prostu stworzyć puchar pocieszenia dla tych najbiedniejszych, którzy tam im się w życiu nie udało, nie powiodą. No dla Polaków. <laughs> natomiast, nie się. Natomiast sądzę, że została stworzona dlatego, że wielkie stadiony, wielkie ośrodki szkoleniowe, świetny scouting, świetni piłkarze, świetni dyrektorzy sportowi, świetni trenerzy są już nie w 15 klubach w Europie, tylko w 45 klubach w Europie. I tak naprawdę zamykanie się na, tą, na te kluby z pozycji 32, 45... No jest głupie ze strony UEFA, bo tam są wielkie ośrodki, tam jest mnóstwo kibiców, tam jest poziom sportowy, który naprawdę można bez wstydu pokazać. Takie drużyny jak, nie wiem, Atalanta, Bergamo, Feyenoord, te wszystkie drużyny, które powiedzmy nie są tym ścisłym europejskim topem, ale nadal to jest uzasadnione, żeby miały jakieś europejskie rozgrywki, gdzie, gdzie te emocje są. I wydaje mi się, że podobnie jest z reprezentacjami, że to już nie jest tak, że jeśli byśmy poszerzyli powiedzmy do 32 drużyn, no do 48 drużyn Mistrzostwa Świata, nie wiem, w 82 powiedzmy, to wtedy by przyjechali ludzie, którzy by grali w halówkach, bo, mm. bo nie mieliby korku. Tak. Tylko teraz ten poziom nawet w tych piłkarsko słabszych państwach jest na tyle rozwinięty, że nie ma wstydu po prostu ich wpuścić na, na taką imprezę. I wydaje mi się, że to poszerzenie jest uzasadnione właśnie z tego względu, że to nie jest sztuczne nadmuchiwanie tego balonu mm. i wpuszczanie kogoś, dobra, ty się tylko nie nadajesz, jest ale. Jest więcej dobrych drużyn po prostu. Tak, więc jest, nie, nie masz żadnych drużyn, tak? No, patrzysz na to jest Gruzję. Ten wniosek? <clears throat> patrzysz Do... na Gruzję, która jest czwarta w eliminacjach, wyprzedziła tylko Cypr. I widzisz Kwaradonę, widzisz Mamaryna Szwiliego, widzisz jakiś pomysł na grę, widzisz to, że oni pokonują Portugalię, która coraz bardziej sfrustrowana. Wiem, że rezerwowym składem, ale, ale coraz bardziej sfrustrowana. Więc to, no, ta, ta że nie ma już słabych drużyn, jest wiadomo, trochę, trochę wyśmiewana, bo zazwyczaj Polacy, jak odpadają, to, to używamy tego argumentu. Ale trochę tak jest, że poziom tych niskich się wyrównał zdecydowanie. Również dlatego, że w otwarte granice wychowankowie teraz Manchesteru City mogą spokojnie reprezentować swój kraj gdzieś w Albanii, czy, czy nie wiem, czy w Azerbejdżanie, mimo że są wychowani już w zupełnie innej piłkarskiej kulturze, no to wzmacniają reprezentację swoich tam, gdzie to, to pochodzą. Znaleźć tych 11 do 18 piłkarzy w kraju i stworzyć z nich ciekawą drużynę, której nie wstyd pokazać, no nie jest takie trudne. Ja uważam, że dożyjemy jeszcze czasów kiedy będzie otwarta dyskusja, czy zrobić euro na 32 drużyny. I będzie wielka awantura, że jak to 32, a później, jeśli ten turniej odbędzie, to powiedzą: Kurde, w sumie to. Nie było a, tak, źle. Nie było tak źle. źle. To ja dopytam w takim razie, bo mówimy o tych, w cudzysłowie, słabszych drużynach, prawda? Które nie okazują się wcale słabsze. My zagraliśmy na tych mistrzostwach i też przy różnych rozmowach ostatnio przy stoliku na, na, na Strefie Kibica dyskusję podejmowaliśmy. A propos tego, jak wypadli Polacy, i czy my nie zaczęliśmy się cieszyć właśnie w ogóle z porażek? Bo wygląda na to, że my. Ponosimy ładne porażki, udaje nam się zremisować, ale ostatecznie, czy my nie byliśmy najgorszą drużyną na tym euro i gdzie my jesteśmy w stosunku do tych właśnie słabych Rozumiem, droży? że masz 6 godzin. <grym> Bo to jest naprawdę temat rozległy. Tak, Zaczęliśmy się czy z porażek. Stało się to w XVIII wieku. Jeśli chcesz po, poruszyć euro 2024, <grym> czyli musimy dojść do genezy tego. <grym> wszystkiego. Jeśli chcesz poruszyć w sposób drobiazgowy, taki porządny euro 2024 w wykonaniu Polaków, to wróćmy do rozbiorów. Tak. <grym> się inflanty. Się inflanty. Utrata inflanty. Czyli nie będzie to prosty temat, rozumiem. Na pewno. Yy, Myślałem, to, że na chłopski rozum jesteście w stanie mi to wytłumaczyć w dwóch zdaniach. Tetrycy... To, co mnie... To, czego jestem pewny, bo szeroko to rozważyłem w swojej, w swojej głowie. Nie, a nie przepraszam, jako futbol futbolu da się to wytłumaczyć pro, prościej? Aha, tutaj tak. Tutaj byśmy rzucili po prostu, że nie ma szkolenia w Polsce. I że okay, kiedyś, okay. kiedyś to było, a teraz nie ma. Za mało Polaków. I za mało Polaków. Za mało Polaków jest, Polaków jest w Polsce. W Polsce. <laughs> Jak no? będzie więcej Polaków w Polsce i polskich piłkarzy w Polsce, to będzie lepsza wtedy Polska. Natomiast na pewno nie wydaje mi się, żebyśmy byli najgorsi na, na euro, bo oglądałem fazę grupową dosyć wnikliwie, widziałem występy Szkotów między innymi widziałem jak odpadali Czesi. No sporo, sporo było. Ukraina do... też też nie, nie, nie no, dowiosła. Zresztą nie? Tam, tam w tamtej grupie, tak naprawdę, gdzie wszyscy skończyli z czterema punktami, to. W... Kurczę, no nie chcę, bo to bardzo kontrowersyjnie brzmi, ale wydaje mi się, że. Ja Rumun powiem za ciebie, byśmy zdobyli tam 10 punktów. <grym> <grym> to jest <grym> oczywiste <grym> dla 10 <mnie>. punktów. <grym> nie, kontrowersyjnie jest to, że, że trudno jest powiedzieć, że nie no, Rumunii byli słabsi od nas. Wygrali grupę z 4 punktami. No ale Rumunii, wyszli no, wyszedł im mecz z Ukrainą, potem grali fatalnie. No i to, w tej jednej ósmej z Holandią, to ja nie mogę na to patrzeć. Jak sobie porównywałeś, jak wypadli na tle Holendrów, Rumunii. A jak my, no to myślałeś, że to jest jakiś, że to jakiś błąd systemu tutaj nastąpił. Więc wydaje mi się, że aż tak bym się nie biczował, że byliśmy absolutnie najgorsi. Szczególnie, że tak naprawdę ta grupa udowodniła, że, że coś tam potrafiły grać te drużyny, które były w naszej grupie. Dwóch półfinalistów, tak naprawdę z Francją ten remis, gdzie ja będę to podkreślał, to nie jest tak, że Francja sobie odpuściła ten mecz, że, że zremisowaliśmy ten mecz, bo Mbappé był na wakacjach. Oni byli mega sfrustrowani tym, że nie wygrali tej grupy i byli mega sfrustrowani tym, że nie potrafią w Polsce strzelić gola z gry. I, I tak naprawdę to, że strzeli tylko z karnego przez całą fazę grupową, a potem i tak jeszcze, jeszcze mieli ciężary w kolejnej fazie pucharowej, no To to jest, jest kamyczek do ogródka Francji, ale no nie, nie, nie jest to coś, co, z czym można deprecjonować to, że Polacy nie pokazali się od takiej najbardziej fatalnej strony. Leszku, czy Kuba, się, w czy, czy, czy Kuba się, czy się pociesza tym, że zremisowaliśmy i nie wypadliśmy tak źle, bo gdyby inna grupa, to byśmy wygrali ją? Jakie jest twoje zdanie? Kuba jest po prostu w obozie umiarkowanych optymistów po tym no. turnieju. Jakich powiedzmy, neutralnych. Próbuję, jest to, znaleźć, jest próbuję to... nasze, znaleźć nasze miejsce jakby oczywiście ranking rankingiem, ale gdzieś, gdzie my w ogóle znajdujemy się w tej Europie. Jest to najtrudniejszy do oceny e, turniej w wykonaniu Polaków od dawna. Po prostu. Naprawdę mhm. ciężko jest wyciągnąć z tego jakieś jednoznaczne wnioski. Mhm. Taka jest prawda, że w zasadzie nic nie wiemy. A patrzysz optymistycznie w przyszłość? Po tym turnieju? Mając probierze usteru? Optymistycznie to jest dużo powiedziane. Ja mówię, uważam, że nie wiemy za dużo. Że nie wiemy za dużo. Po prostu. Ciężko jest cokolwiek trwałego wskazać. Czy uważam, że ta drużyna gdzieś zmierza? Tak. Czy uważam, że to oznacza, że na pewno awansuje na, nie wiem, na Mundial? Nie. Czy uważam, że jest dobrą drużyną? Nie. Czy uważam, że jest słabą drużyną? Też nie. No to jest takie, to prawda. Takie zagłębie Lubin-Europy jesteśmy. No, tu jest trudne do, do oceny na pewno z tego względu, że najłatwiej by było albo pójść w euforię, albo pójść w totalnym rozpacz. Ale to był taki turniej, gdzie jedna i druga postawa jest bardzo nieuzasadniona. I wydaje mi się, że ci, którzy chcieliby tutaj palić na stosie Michała Probierza albo wszystkich jego kadrowiczów, no to pochopnie postępują. No a znowu ci, którzy twierdzą, że to jest najlepsza reprezentacja od bardzo, bardzo dawna, no to też wydaje się, że mogą trochę, trochę błądzić z, tym, z tą euforią. Na pewno były dobre momenty, które dają nadzieję na przyszłość i na pewno były fatalne momenty. I to kwestia tego, jest, z który, wokół których się skupimy. Jak wstaniesz rano i widzisz słońce, a jesteś lubisz słońce, to mówisz, kurde, ta kadra to w sumie jest spoko. Ale jak pada deszcz i zmokłeś, to mówisz, ale my tak, kadro kurde. Chyba, że wstajesz, jest słońce, a ty nie lubisz słońca. No, tak, to wtedy się ja ten to nerwuje. Naprawdę, to jest tak... Dzisiaj było mi tak gorąco, jak i je tu jechałem, że bluzgałem. Mówię, nie, ten probysz się nie nadaje. No, <laughs> tu trzeba go zmienić. Byśmy wzięli jakieś Portugalii. Trenera. No, tak przy trzecim opóźnieniu, z tych powodów technicznych, to też już po prostu te kadry nie mogę znieść. No, nie, na pewno... Wszystko wina PKP. Ja doceniam na pewno to, że dało się na nich patrzeć. To jest pierwsza sprawa, bo były momenty w historii tej reprezentacji, kiedy się nie dało na to patrzeć. Doceniam to, że przeszliśmy od remisu z Mołdawią i porażki z Albanią do remisu z Francją i porażki z Holandią, bo to też jest moim zdaniem upgrade, jeśli chodzi o, o dyspozycję reprezentacji Polski. Natomiast no długa droga przed Michałem Probierzem, a w dodatku jest to droga wyboista, bo patrząc na to, jak sobie roztrwoniliśmy wszystkie możliwe rankingi, rozstawienia i koszyki, no to będzie mu tylko ciężej teraz. I sam się zastanawiam, jak z tego wyjdzie. Ja ci powiem tak, Damian. Nie było wstydu po tym turnieju, ale chciałem się zachwycać tym, że nie było wstydu. Czy ja mam budować jakieś wielkie swoje nadzieje na tym, że nie było wstydu? No po prostu nie było wstydu. Mm. Jeśli reprezentacja Polski ma nie za wiele osiągać, ale nie przynosić wstydu, no to w tym miejscu w tym momencie jesteśmy. I ja nie mam podstaw, żeby budować coś w tym momencie więcej, ale może po Lidze narodów będzie inaczej. Natomiast nie uważam, żeby były jakieś takie twarde wnioski. Taka Potem... trójeczka chyba, trzy, trzy z minusem może. Już na studiach jest całkiem nieźle. No, tak, chyba, że jesteś uczniem, który aspiruje, a my byliśmy reprezentacją, <laughs> która aspiruje. No właśnie, jak no, aspirujemy, to to jest mało. A w no. tym momencie jesteśmy w, tuż po kadencji Santosa, więc akurat nie aspirujemy i brak wstydu nas w sumie zadowolił. Zadowalamy się. Wszystko jest w kwestią kontekstu. Panowie, będziemy chcieli porozmawiać pewnie też o pierwszej lidze i spróbuję <laughs> przeskoczyć z Euro, z reprezentacji na tą pierwszą ligę, ale tak kończąc ten temat Euro, chciałem zapytać o wasze sympatie co do w momencie, kiedy już odpadliśmy tutaj z Euro, to gdzie skierowaliście swoje sympatie, wokół której reprezentacji one się pojawiły, jakie macie przewidywania co do turnieju, jakieś wasze rozczarowania, czy też czym się zachwycaliście? Dość szybko można było wybrać nową reprezentację do kibicowania, bo odpadliśmy jako pierwsi, <laughs> więc faktycznie e, był czas, żeby się zastanowić, wybrać, zważyć zalety, wady. E, ja tradycyjnie kibicowałem Chorwacji, nie za długo, bo też odpadła bardzo szybko. E, szybko zresztą, zmieniasz sympatię, rozumiem. Tak, zresztą kurczę, w takich okolicznościach jak Chorwacja odpadła, to się serce kraje, naprawdę. E, sympatyzowałem trochę z Gruzinami z uwagi na to, że e, no niełatwy mają czas u siebie w państwie. Więc tutaj też na pewno moja, moja sympatia dla, dla Gruzji była spora. Natomiast no tak odwiecznie to kibicuję Holendrom. Odkąd pamiętam tak naprawdę, chyba odkąd Ajax zdobywał Ligę Mistrzów, to mniej więcej wtedy te wszystkie Dawidsy, Sejdorfy mi na tyle mocno zagościły w serduszku, że do teraz im kibicuję. I fajnie, że oni zaczynają grać coś, bo, bo wydaje mi się, że to jest jedna z tych reprezentacji, które były niedoceniane trochę przed turniejem. I były niedoceniane już w trakcie turnieju, a tak naprawdę patrząc na gołą grę, na to, jak potrafią sobie tworzyć sytuację, ile strzają goli też, no to to jest jedna z tych, z tych reprezentacji, które zrobiły na mnie większe wrażenie. No, ten ich popis z Rumunami to już w ogóle było coś, coś naprawdę wielkiego. Tam mogło spokojnie z 6-0 się skończyć, a tu już przecież faza pucharowa. Odwrócili wynik z Turcją, także no. Fajna, fajna kadra. Stawiasz tego. na Holendrów ostatecznie? Nie, bo im kibicuję. Kibicuję im, więc ich przygoda kończy się dziś wieczorem. Takim, <laughs> takim Zobaczymy, kiedy to wyjdzie, ale... no Przed, przed, przed odpadnięciem Holandii, na pewno. Ale no, nie łudzę się, nie łudzę się. Wydaje mi się, że Anglia to wymęczy. O. No i podejrzewam, że, że w finale Hiszpania, Hiszpania pokona Anglię. Tak, tak bym typował. Hiszpania jest przemocna, naprawdę. Aż się, aż się po prostu nie chce wierzyć, jak mocno manipakę. Tak chyba, że Jamal będzie miał akurat test z przyrody. No tak, chyba, no że tak. to wtedy sorry, ale... No Albo owieczorynka będzie. Bo, bo tak, będzie akurat lubi. w trakcie i gumi się lecą i dupa zbita. I całe euro były smurfy. On smurfów nie lubi, nie. ale muminki to ciężko. Ale jest ten smurf ważniak. No nie, nie. Nie, ale to, to naprawdę jest niebywałe, co ten gościu... No i Daniel Olmo. Kurczę, Daniel Olmo bardzo lubię. Bardzo nieoczywista ścieżka kariery. Że był twarzą, znaczy twarzą, no był uczestnikiem wymiany, gdzie Barcona chyba wzięła Alena Halilowicia, z Dinama Zagrzeb, a Daniel Mo powędrował w odwrotnym kierunku, z Barcelony do Dynama Zagrzeb. I on nie protestował, bo dla niego to była szansa gry w seniorskiej piłce. I skazać się samemu na Zagrzeb, yy, będąc w Barcelonie, i potem jeszcze tak urosnąć, jak Daniel Olmo urósł, no to to jest dla mnie coś, coś godnego podziwu. Ja sympatyzowałem z Gruzją, chociaż wiedziałem, że jest oczywiście drużyna na święcie i sympatyzowałem z Austrią, bo sympatyzuję z Michałem Probierzem. Wiadomo, że gdyby Austria zaszła daleko, stała się jakąś rewelacją turnieju. No to ta porażka Austriaków, no Michał Probierz mógłby wyjść no a no, przegraliśmy na no, ale 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 ale. Słuchajcie, ale zawsze gdzie Austria doszła. No to żeśmy z naprawdę mocną drużyną przegrali, tak? To mamy dwa niezłe mecze. I mamy też porażkę bezdyskusyjną, ale z naprawdę mocną dużą. No niestety ten argument odpadł Michałowi Probieżowi, więc. Ale... Austrią można mu tak machać przed twarzą i zawsze, Austria szybko odpadła. Nic nie osiągnęliście, Austriacy. Remis półfinalistą, tak? Remis półfinalistą, spokojnie. Mamy remis z Francją, trzymajmy się tego. Jak Michał Probież będzie chciał nas zachwycić czymś innym niż swą kreacją, to zawsze może remis z Francją wyciągnąć. Ale więcej mógłby wyciągnąć, jakby te Austrię... Mógłby, nie? mógłby. mógłby. Austria jest tą zadrą w całej narracji. Pozytywnego przekazu wokół Michała Krobieża. No to prawda, to prawda. Chociaż gdyby trzecia drużyna z naszej grupy awansowała do finału, a to wciąż możliwe, to też jakiś taki sympatyczny akcent. No, ale moi po wszyscy podopadali. Chorwacja, Polska. Jeszcze z przyzwyczajenia, bo już tak nie sympatyzuję z Serbami jak sympatyzowałem jeszcze parę lat temu, ale no, chciałem, żeby coś pokazali. Nie pokazali nic totalnie. Więc jeśli tylko cień nitki mojej sympatii gdzieś tam. Na którąś kadrę spadnie to. Ale tak. Sympatyzowałem ze Słowacją. <laughs> jak <laughs> powiedziałem, sympatyzowałem ze Szwajcarią. Sympatyzuję z drużynami, które grają przeciwko tej konkretnej Anglii. Bo generalnie nie mam nic do reprezentacji Anglii. Przeciwko tym drużynom, które grają przeciwko Anglikom. No i widzimy, jak to się kończy. Teraz chciałbym przejść do takiej części typowania, troszeczkę bardziej rozrywkowej. I a propos mocnych rozgrywek, silnych. To pierwsza liga, Betclick, pierwsza liga. Myślę, że będzie tutaj świetnym przejściem do, do, do kolejnego tematu. I chciałbym, żebyście pamiętali, że by obstawiać, należy być pełnoletnim, grać w pełni odpowiedzialnie, ostrożnie. I można korzystać oczywiście z, oczywiście z aplikacji BetClika, a my zabawimy się myślę tutaj teraz w, w, w takie typowanko a propos właśnie BetClik pierwszej ligi i prosiłbym was panowie, żebyście wytypowali dwie drużyny do awansu, cztery drużyny do barażów i trzy drużyny do spadku. O kurde, ale zarzuciłeś. To nie będzie pewnie proste, bo liga jest silna. Jeżeli chcecie, możecie skorzystać z telefonu, zerknąć sobie jak Bardzo to jest, Bardzo Co <noise> zrobisz? Już biegnie po telefonu. Już jadę do Olsztyna. Akurat w przypadku Leszka musimy poczekać do wieczora, więc on dopiero sprawdzi wieczorem, prześle nam tutaj swoje typy. Ja nie mam zasięgu. To jest... Ale ja mogę teraz hmm. powiedzieć, bo ja mówię z głowy. Nie, to no może daj. być z głowy, oczywiście. Jeżeli pamiętacie tak nie, no wszystkie to... drużyny, to... E... Dawansu to proste. Dawansu proste. Dawansu moim zdaniem Wisła Kraków z Kazimierzem Moskalem, yy, Za sterami. Yy, tutaj wydaje mi się, że od cierpieli już w pierwszej lidze ten, ten czas, kiedy trzeba cierpieć. A ciężko odpokutowali, po... odpokutowali, tak? Ale no. ciężko połączyć fazę grupową europejskich pucharów całą jesień z regularnym punktowaniem w pierwszej lidze. No spokojnie, Kazimierz Moskal nie takie rzeczy Kazimierz okay. Moskal sprawił, że się uśmiechnąłem podczas meczu LKS-u. To ty, teraz już naprawdę Liga Mistrzów to będzie taki mały no, to e, Więc to jest, to jest jeden kandydat. No drugie miejsce będzie twarda walka, ale coś mi tak podpowiada, że kurczę, Mieć Legnica zrobiła takie mocarstwowe transfery E, że, że to może być mieć legnica. Zwłaszcza, że tam też jest trener, którego bardzo cenię i, i lubię. Pogodziliśmy się. Więc, Zgoda więc, jest z Ireneuszem, mamrotem. Więc myślę, że, że na spokojnie. No i dalej będzie bardzo szeroka stawka ta barażowa. To myślę, że tutaj do baraży Wisła Płock pewnie się zamelduje. E, podejrzewam, że Arka Gdynia będzie w barażach, ale niestety. Po raz kolejny? wróżysz im niepowodzenie. No, tak mi się wydaje. No jest tak coś takiego jak DNA klubu. Tak. Baraże Od, i odpadnięcie. Odpadanie barażach. w barażach i ktoś będzie świętował w Gdyni. Bardzo prawdopodobne, bardzo prawdopodobne. Ale w przypadku pojedynków z Arką to gorsze DNA ma Lech Poznań zazwyczaj, jeżeli chodzi o na przykład Puchar Polski. W sumie tak. No, no to się spotyka, wcale trafia swój na swego, trzeba przyznać. Poznańskie DNA to jest w ogóle temat już nie tyle dla, dla ludzi, którzy badają genety... dla tych genetyków, którzy badają kody genetyczne, ale gdzieś dla... Dla szamanów, tak mi się wydaje. Program niedowiary. Można no. wskrzesić i porozmawiać o Lechu Może nawet egzorcyści. Mhm. E, to tak, powiedziałem, że do awansu mieć i Wisła Kraków. Tak. Bo już mi się zmieniło. Tak. Ale no, Wisła Płock do barażu Arka. Wisła Płock, Arka. Arka Gdynia. Wydaje mi się, że może szarpnąć się po barażu Brukbet, który miał bardzo nieudany sezon, ale to jest wciąż dosyć stabilny, stabilny klub. No i oto szóste miejsce to zazwyczaj się siebie jakaś taka nieoczywista ekipa. Chciałbym oczywiście, żeby to był UKS, ale może być ciężko, może ruch, może ruch właściwie po spadku w sumie nie wygląda tak fatalnie. Właśnie o. się zastanawiałem, czemu nie wymieniłeś w ogóle LKS-u. No właśnie specjalnie Kuba tak robi Ja, ja rozumiem, że, że to, to miało normalne. być tak. Aha, okej. Okay, ja jest. teraz mogę powiedzieć, że dla mnie w, rzeczywiście awans chyba już czas na Wisła, A Kraków. Ale jeszcze spadek ewentualnie kogoś przewiduje To może tak, Kuba nie może przemyśl sobie dobrze. Lecz tak, to jest, tam grajesz? Tak, ty sprawdź, co tam grajesz. to będę Zobacz. wiedział dzięki temu, bo okay. Kuba już to wymieni. Możecie się dzielić współdzielisz telefonem dzisiaj. Nie, aż tak nie, bo zgubię zaraz. Także spokojnie. Tej presji nie chcę na Kuba nakładać. Dla mnie do Awansu rzeczywiście też Wisła Kraków starczy i LKS. Uważam, że LKS. Sporo kasy, e, robi sensowne transfery. Nie widzę powodu, dlaczego miałby nie być jednym z absolutnych faworytów e, pierwszej ligi w tym momencie, bo to nie jest spadek, po którym, dobra, słuchajcie, spadliśmy, nie mamy nic. Nie mamy piłkarzy, nie mamy pieniędzy, trzeba próbować teraz e, no, grać na akordeonie, na piotrkowskie, żeby były jakieś pieniądze. No to nie jest ta sytuacja. Tam jest wszystko poukładane po to, żeby robić taki porządny restart. W Barażach widzę rzeczywiście Wisły Płoc, potem też się jednak mnóstwo kasy łoży Termalikę, ruch Chorzów, no i może GKS Tychy. Marka oh. Gdynia tym razem przegra grę o Baraże, a nie Baraże. Ten sezon, myślisz, u nich? Tak. No, często u. tak jest. Często tak jest w sumie, że jak ci w Barażach nie pójdzie, to potem jest coraz gorzej. Eee, cieszy mnie twoja wiara w UKS, bo się znasz na piłce. Eee, Bardzo. Ja trochę mniej. Ale wydaje mi się, że nie, że, że w sezon to się, to się nie posprząta. Chyba zaklina tak zawsze rzeczywistość, żeby nie było. Żeby <grym> się to, jak coś to pozytywnie rozczarować. To były takie złogi. Ja generalnie celuję, że miejsca 8-10 w tym sezonie i że, że w przyszłym sezonie może być walka o awans faktycznie, bo mam duże zaufanie do, do ludzi, którzy zarządzają obecnie UKS-em. Mam duże zaufanie cały czas do Tomasza Salskiego, do Dariusza Melona, do, do prezesa Roberta Grafa, więc wydaje mi się, że oni wiedzą, co robią. Natomiast no, potrzebują czasu zwyczajnie. I sądzę, że, że tak w jedno czy dwa okienka, a tyle mniej więcej Robert Graf będzie miał w tym sezonie, no nawet nie mniej więcej, dokładnie dwa okienka będzie miał w tym sezonie, no to może tego nie poskładać, tak żeby. A moim zdaniem jest to mądre przysłowie: nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. I najtrudniej ze wszystkich drużyn ocenić się ich wartość, to jest ocenić UKS. Bardzo możliwe. Natomiast w ubiegłym sezonie się nie myliłem. No, Wcależ wytypować spadek ŁKS-u, to, to nie było jakieś bardzo trudne. No to fakt, to fakt. No nie wiem, zobaczymy, może się faktycznie miło zaskoczę, ale sądzę, że to też trochę tak jest, że jeśli chcesz faktycznie zbudować coś, coś w klubie i masz co do tego pewność finansową, że jest nowy udziałowiec jest Dariusz Melon, który, który tak naprawdę włożył podobny zakres finansowy jak, jak miał w Platek no to to jest taka stabilizacja, która pozwala ci na planowanie dalej niż na najbliższy sezon. Bo ostatnio nawet między kibicami rozmawiamy, że dosyć wielu kibiców UKS jest rozczarowanych na przykład transferami, że tutaj już połowa lipca, a my tak naprawdę bez ruchu na tym rynku transferowym nie ma jakiejś takich gwiazdy. Są tacy piłkarze jak, nie wiem, Wysokiński czy Kupczak, którzy moim zdaniem będą wzmocnieniami, no ale wiadomo, że to nie jest, nie wiem, Fernandez, którego lech Gdańsk ściągała, jak chciała robić awans. Tak się zadłużała. Tak, jak się zadłużała. Ja właśnie uważam, że jeśli masz powiedzmy przygotowany, że na dwa lata chcesz wydać powiedzmy, strzelam, 20 milionów złotych, no to możesz oczywiście wydać 18 milionów w pierwszym sezonie i stwierdzić, że to ci wystarczy. Teraz to już idziemy do Ekstraklasy i z Ekstraklasy będzie pieniądz i wtedy w drugim sezonie to już z Ekstraklasy będziemy żyć. No ale możesz to zrobić rozsądnie i wydaje mi się, że jest poszedł tą drugą drogą i... I dlatego zrobił awans. Może dlatego zrobił awans, a może dlatego mu zabraknie nawet do baraży. no ale ale to się przekonamy. I też wydaje mi się, że UKS daje sobie czas, żeby zimą podjąć jakieś wiążące decyzje, bo to też jest tak, że, że teraz to, to okienko może być trochę zachowawcze. Może być to traktowane jako czyszczenie tak naprawdę po Ekstraklasie, gdzie... Się, ty... że zimą to już wzmocnienia na Ekstraklasę będą sprowadzane. Tak, Ricard, Tak, tak, macie doświadczenie. Nie, jeśli się okaże, że UKS jest, nie wiem, drugi po, po rundzie jesiennej, to myślę, że na pewno udziałowcy będą chcieli pomóc częściowo. Ma, ma kto tam sypnąć kasę. Ja zapomniałem o Miedzi przejść do Baraży. Naprawdę mm. jest niesamowicie konkurencyjna ta pierwsza liga, gdzie Właśnie... wymieniłem, wymieniłem naprawdę sześć drużyn, które spokojnie mogą być w tym czubie, a jeszcze jest Arka... Mieć legnica i przecież Odra Opole też może znowu szarpnąć. Czy ktoś niesamowicie konkurencyjny to, jest. to możemy ten temat podjąć, bo to też jest jedno z moich pytań, czy uważasz, że, że jeszcze szybko? Jeżeli możemy, to poproszę, żebym nie, mam nie zasięgno, zapomniał. Ale <laughs> dobrze, dobrze powalczicie. Rzućcie jakieś może jedną chociaż ekipę dwie Powiedz czy... kto, kto awansował z drugiej ligi, to wtedy Kotwica. Nowość. Kotwica na pewno. Kończanka Nie, pogoń. Pogoń, pogoń Sielce i. No to Pogoń. Z no i Znicz, myślę, że drugi raz będzie ciężko powłożyć im taki coś. Waszel bez trenerami siury. No, no, no to tak, to znisz, pogoń sielce i i jakiś No i dla mnie skupcy. kotwica. Może być. A Warta na przykład ze swoimi problemami zleci, zostanie, utrzyma się? Jakim będzie stan jaką siłę będzie stanowiła w pierwszej lidze, o Nie ile wiadomo. możemy mówić o sile? Mają Bartka Szeligę teraz, kurczę. Z Bartkiem Szeligą to można konie kraść i góry zdobywać, ale wydaje mi się, że faktycznie może się włączyć w tę walkę na dole tabeli. Z drugiej strony... Pierwsza liga, bieda cementuje, Ta. to tam może być warta, łapie, warta znate. Łapiemy czasy. się za bary i próbujemy. Tam. Ale później zacznie się sezon i okaże się, że za rok Siedlce będą grać, no nie wiem, szukać. Czy na no, narodowym można grać w ekstraklasie, tak? No. Ci Beniaminkowie lubią tak po prostu szarpnąć. A to już dobra, krakowskim targiem, od razu ekstraklasie. Tak, wjechaliśmy, to, to już jedziemy dalej. No, oczywiście. Ale pociągnijmy ten temat o mocy, sile. Yy. <śled> Pierwszej ligi, Betlik pierwszej ligi, bo chciałbym właśnie zapytać was, czy w stosunku do poprzedniego sezonu ta pierwsza liga jest teraz silniejsza, są mocniejsze ekipy, no bo jak tak spojrzysz, to jest bardzo dużo uznanych marek, jak Ełka no. Ruch, Arka Wisła, Kraku, Wisła, Płock, Mieć Warta, już kwestia polonii Warszawa, tak, no to o. są naprawdę ekipy, które, których nazwy coś mówią. I, I jak się na to zaopatrujecie, bo jak ja spojrzałem na tą tabelę, to mówię, kurczę, no taka ekstra klasa bym powiedział stara. Hmm? No moim zdaniem trzeba poszlić jak z ekstraklasy do 24 drużyn. <grymne> Nie ma innej <grymne> drogi. No podobnie jak już wcześniej rozmawialiśmy o tym, że jest tyle dobrych drużyn, że szkoda zamykać przed nimi. Każda dobra drużyna musi mieć swoje miejsce w ekstraklasie. Tak jest. Nie, no w, ja sądzę i mam nadzieję, że, że właśnie to, że Betklik w pierwszej lidze się zaangażował i, i generalnie, że TVP Sport też dostrzegło potencjał w, w pierwszej i drugiej lidze no to to jest taki namacalny sygnał ze strony rynku tak naprawdę. Oczywiście możemy tutaj tłumaczyć, że, że TVP to nie do końca rynkowe, rynkowy udział, więc że to nadal jest, jest spółka Skarbu Państwa tak naprawdę de facto, ale ja sądzę, że to nie jest tak, że pierwszej lidze coś spadło z nieba, że nagle sponsorzy się znaleźli znikąd, że nagle znalazł się nadawca, który chce robić z pompą, z pompą relacje z meczów pierwszej ligi, tylko nadzwyczajnie no są tam rzetelnie zbudowane, mocne dosyć kluby z mocnymi markami, przede wszystkim mocnymi Mocnymi kibicami, bo to chyba jest to, co najbardziej przykuwa uwagę, jeśli chodzi o pierwszą ligę. Ja, kiedy tutaj sobie wszudziliście, że pierwsza liga jest z ekstra miałem zaproponować zróbmy głosowanie w internecie i wyślacy wygrają. <głosy> <głosy> jeśli chodzi o głosowanie w internecie, to Wiślacy są w stanie wygrać wszystko. No, jedynie Besiktas może im rzucić rękawicę. Yy, więc pół żartem, pół serio to tutaj to, to ten zwrot marketingowy jest na pewno spory, jeśli chodzi o pierwszą ligę. No i mam nadzieję, że za tym pójdzie też kwestia sportowa że ta pierwsza liga będzie doskakiwać sportowo do do Ekstraklasy, choć ma potężny handicap w postaci braku pieniędzy z Kanal+. Jest jedna ważna kwestia też, jeśli chodzi o pierwszą ligę. Bo ile klubów w Ekstraklasie tak w sposób otwarty mierzy w Mistrzostwo Polski? Ile otwarcie jest w stanie powiedzieć, że my chcemy grać o puchary? Raczej nie jest to aż taka duża grupa. A w pierwszej lidze, tak pół ligi? Nie no, my to robimy awans teraz. To jest, no, ten czas. to jest już część Za dużo rację. pieniędzy wydajemy. A nawet ci, którzy nie powiedzą tego teraz, to mówią: Dobra, my jeszcze nie teraz, ale za rok. Za dwa". Przecież czy Polonia chce być pierwszym ligowcem? Polonia, nie wymienisz jej wśród drużyn, które raczej szarpną w tym momencie o baraże Ale przecież docelowo nie chcą grać w ekstraklasie. Tam jest cały plan rozpisany. I w, w zasadzie mam wrażenie, takie 60-70% klubów pierwszej ligi to jest naszym celem jest ekstraklasa. Jak nie teraz. To za rok, za dwa, ale Ekstra klasa. No i to też tworzy tą e, niesamowitą taką presję, taką konkurencyjność, a zarazem nieprzewidywalność. No, wydaje mi się, że jednak nawet po takim sezonie, jaki ten był w Ekstraklasie, on był pewną anomalią, ale no, przewidzieć ten układ w pierwszej lidze, No to są naprawdę świetne rozgrywki mam nadzieję, że będą bardziej dopieszczone. Po prostu medialnie, bo to jest, to jest ukryte złoto polskiego futbolu. Naprawdę, tak, tak obiektywnie. To jakie tam są marki, to jaki tam jest zawsze kocioł w czołówce, to nawet, że są te baraże. Do szóstego miejsca naprawdę masz o co walczyć, nie? Świetna, e, świetna liga. Postaram się nawet obejrzeć może więcej niż dwa mecze. No, powiem Ci, że z tą konstrukcją ligi to trafiłeś w sedno, Tak mi się wydaje, że każdy sądzi, że, że to jest tylko przystanek na drodze do ekstra klasy, tak. niezależnie czy wchodzi z drugiej ligi, czy zrobił najlepszy. Ale człowiek jest, który tam spędził ze 13 lat. To ten rok jest. Teraz albo nigdy. I awansowali, jak nie, no teraz nie robimy awansu. No i ja awansowali. Słuchaj, ja pamiętam, jak zapisywałem jeszcze sobie w zeszycie wyniki, jak robiłem w ekstraklasie w pierwszej lidze, zapisywałem wyniki, wiesz, jak to każdy z nas prowadził te zeszyty i Ta. GKS rozgrywał własne mecze, GKS Katowice grał, no i przecież nie było go tak, 19 lat w ekstraklasie, i nagle wiesz, po tym czasie teraz takim kibicowałem, bo mówię, to aż sentymenty wróciły, Ta. wiesz, jest no. to przyjemne uczucie, że, że po tylu latach pojawia się drużyna, którą kiedyś zapisywałem. w rzeczywistości. tyle było faworytów do awansu, a się nie stawiał. I no. motor Lublin, który nie, no mamy czas, jeszcze pożegnaliśmy Fajo. Spokojnie, na razie pierwsza liga. To jest w porządku. I też awansowali, więc za chwilę, jeszcze w tej pierwszej lidze może ktoś z drugiego szeregu wyskoczyć. Ten Każdy drugi może szereg, marzyć. Ten drugi szereg jest bardzo mocny, a ten pierwszy szereg to już prawie pół ligi jest jak nie po prostu pół Ja bym zrobił eksperyment i sprawdził, o ilu klubach pierwszej ligi pisze, że to może być Nowy Raków Częstochowa. <t> <ści> <t> <ści> e, Stan Rzeszów, o, proszę Star Rzeszów bardzo. Rzeszów <ti> być tak. Nowym Rakowem Częstochowa. Oczywiście. E, Motor Lublin, no, stał się Nowym Rakowem Częstochowa. Zrobiła z z Ekstraklasy. E, Polonia Warszawa z zapleczem w postaci firmy C i pana Greguła, ani to, to wydaje mi się, że też może być Nowy Raków Częstochowa. No i podejrzewam, że jeszcze byśmy ze trzy... A, Rysowia też przez chwilę tak... No teraz spadła, ale generalnie przez chwilę wydawało się, że ze wsparciem firmy UpClan może, może sobie nabyć. Nawet są jak dłuży... jest drużyna, która, dobra, pierwsza liga jest naprawdę spoko jak dla nas, bo u nas przychodzi 500 kibiców. Jesteśmy chrobry głogów. To później się znajduje w Barażach, jak e, nie w tym sezonie, tylko w poprzednim. Także to są naprawdę szalone rozgrywki. Tak, odra Odra Opole właśnie ty, nawet ten taki w teorii nudny nawy momentami środek, że no my raczej nie spadniemy, ale że też. tam jest raczej... środek w ogóle? W no właśnie, no, środek, tak, środek to jest dziewiąte miejsce i ale tylko dziewiąte. Każdy miejsce. ma prawo tam marzyć o tym, że może tym przypadkiem jakimś tam się znajdziemy nawet w tych playoffach, tak. zagramy już... w tych barażach. a tam Łęczna pokazała, tak? No tak, tak. niech się dzieje wola nieba i, i działamy, tak? A to jest absolutnie wielki urok pierwszej ligi, jak nie jesteś kibicą klubu w pierwszej lidze, bo jak no. jesteś kibicą klubu w pierwszej lidze, jak ja, no to, to, to jest ciężkie, to jest ciężkie, bo faktycznie momentami jest tak, że jedenaste miejsce, to, no tak jak chwilami nawet w tym sezonie niektóre spośród tych ekip, które gdzieś celowały, czy to w awans, czy w baraże, no Wisła Kraków skończyła na dziesiątym miejscu, to nigdy dość przypominania. Tak. I Pięknie jestem przekonany, wygląda. że nie było ani sekundy w tym sezonie, kiedy Wisła Kraków by myślała o sobie jako drużynie, która skończy poza szóstką, że, że nawet nie weźmie udział w barażach. Tak. Więc patrząc na to, że ona skończyła ostatecznie na dziesiątym miejscu, no to to jest coś, coś niebywałego. I faktycznie są takie momenty w trakcie sezonu, że patrzę sobie, kurczę, no jeszcze nie mamy utrzymania, mamy ledwo trzy punkty przewagi nad stroną spadkową. Ale do baraży mamy tak. pięć! To, to jest znowu to. No. Wstajesz rano, jesteś kibicem pierwszoligowego klubu, tego z szerokiego, tak, tak. szerokiego grona faworytów. No, Półligi no, no. jest faworytem ligi. Wstajesz rano i kurde... Chyba jednak awansujemy, a później się robić ciemnie, kurde, chyba jednak spadniemy. No, Normalnie, że mogliście w, w ekstraklasie. Jednego nie bronisz się przed przeważemy. spadkiem, drugiego walczysz o awans. Dokładnie tak. A dochodzi ten aspekt, że pierwsza liga pod tym kątem no jest naprawdę kochana, że możesz faktycznie, jesteś jedenasty po 32 kolejkach, że jeszcze nie wszystko stracone, <laughs> <laughs> idziemy po ekstraklasę ale absolutną rzeźnią to będzie obecna druga liga. Betklik druga liga też, bo to też jest sposób tytułarny drugiej ligi. No i tam już jest rzeźnia total, bo spada jeszcze jedna drużyna, a no, aspekt barażowy jest, jest stały, że, że tam też mm -hmm. czyste miejsce może, może zrobić amans. To będzie coś pięknego. Słuchajcie, to ja teraz chciałem taką tezę podać do, do dyskusji, bo jeżeli chodzi o Ekstraklasy, to wiadomo, Większość osób się nią interesuje, to wzbudza największe zainteresowanie. Ta pierwsza liga, jak sobie tu rozmawiamy, też budzi całkiem niezłe Jest emocje. Jest coraz bardziej doceniana myślę. Ale zauważcie coś takiego. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, czy też nie. Ta druga liga, trzecia liga. Yy... Ona jest taka trochę niekochana, niezaopiekowana. Oczywiście teraz mamy tutaj sponsora tytularnego, który też się nimi zajął oprócz pierwszej ligi, bo na przykład na te B-klasy, A-klasy, okręgówkę, to przyjeżdżają sobie jeszcze Grand Hopperzy, oni to gdzieś promują. Ekstra klasę, pierwszą ligę też jest promowana. I te takie ligi pomiędzy są niezaopiekowane zazwyczaj. I co z nimi? Bo to jest zazwyczaj zainteresowanie lokalne. Bo powiedzmy, interesujesz się, bo lokalny zespół z Twojego miasta gra w tej drugiej, trzeciej lidze i pewnie tam od wielu, wielu lat gdzieś się pałęta między tymi. Trzecią, czwartą, a drugą ligą. I teraz jak na to spojrzeć? No to rozwiązać. Czyli tylko B klasa, A klasa i ewentualnie ekstraklasa klasa i pierwsza liga. Wtedy wciąż mógłbym marzyć, a ma się do pierwszej ligi ze swoim B klasowym klubem. Ja sądzę, że stworzenie poziomu centralnego na poziomie drugiej ligi, czyli moment, kiedy już nie było grupy wschodniej i zachodniej, był istotny dla polskiego futbolu, tak ogólnie wiem, że to już z perspektywy niektórych prehistoria, że niektórzy nawet nie pamiętają, że była druga liga wschodnia i zachodnia. Natomiast ja pamiętam i, i pamiętam też rozdrobnienie trzecich lig, jak to wyglądało wcześniej. Wydaje mi się, że to są bardzo ważne ruchy pod kątem profesjonalizacji klubów piłkarskich w Polsce, tak ogólnie. Że w tym momencie, jak patrzysz sobie na trzecią ligę, na górną połowę trzeciej ligi, to już musisz powoli się szykować tak, jakbyś miał pierwszą ligę szykować. Bo, bo w ten próg wejścia do najpierw do drugiej ligi potem potem do pierwszej ligi jest na tyle wysoki, że nawet jak spojrzysz sobie na drużyny, które walczą o awans w trzeciej lidze, to zazwyczaj są to ekipy, które no coś tam gdzieś kiedyś znaczyły, tak jak Zawisza Bydgoszcz, tak jak Stomil Olsztyn, jak tak jak rezerwy Legii. Tak jak rezerwy Legii. coś to znaczyło? Rok rokrocznie, rocznicujemy awans. No to jest osobny aspekt, że dochodzą jeszcze rezerwy, gdzie każdy klub marzy o tym, że mieć rezerwy w drugiej lidze, bo to jest nieprawdopodobny wabik na menedżerów przede wszystkim, bo każdy menedżer wie, że jak umieścisz swojego zawodnika w rezerwach w drugiej lidze, no to droga do pierwszej, pierwszego zespołu jest naprawdę króciutka. To jest kwestia dwóch, trzech kontuzji, jakieś kartki i twój podopieczny może, może grać w ekstraklasie. A na co dzień rywalizuje na poziomie drugiej ligi, gdzie pokazuje się też kolejnym trenerom, kolejnym, kolejnym zespołom. Jest, jest praktycznie cały czas gdzieś gdzieś pokazywany tej takiej szerokiej piłkarskiej Polsce. No bo wyobrażam sobie, grasz w rezerwach, powiedzmy, Zagłębia Lubin i przyjeżdżają do ciebie takie ekipy co tydzień grać, jak, jak właśnie wcześniej Kotwica Kołobrzeg, jak KKS Kalisz, jak rezerwy Lecha Poznań, które, które no teraz spadły. Teraz I to są, to są zespoły, gdzie zazwyczaj wianuszek skautów, wianuszek trenerów, gdzieś asystentów, oni oglądają te mecze. Chociażby z uwagi na tych zawodników pierwszego zespołu, którzy schodzą do, do rezerw. Więc, więc ta druga liga jest naprawdę wielkim obiektem pożądania dla, dla każdego klubu który posiada rezerwy. No najlepszym przykładem jest Legia. Legia obecnie wystawia w trzeciej lidze no, skład z ligi mistrzów 2016-17. Ale Stars 15-16. Kogo tam nie ma tak Od naprawdę? Morzeń, Kucharczyk. No to są wszyscy naprawdę. Jak rzucisz losowe nazwisko, może się okazać, że gra w rezerwie. Legia Warszawa. Myślę, bardzo że może jeszcze. Kenneth był. bardzo prawdopodobne. O, bardzo prawdopodobne. Oczywiście. I ci wszyscy ludzie nie potrafią zrobić awansu do, do tej drugiej ligi. To, to, jest, to jest coś co, co pokazuje jak, jak szalona jest tam konkurencja. Zresztą no, pamiętamy, jak łódzkie kluby się próbowały wydostać. Nie, trzecia liga jest chyba najtrudniejsza, bo jednak to, że musisz wygrać całą ligę, to, to naprawdę jest cholernie trudne. Jak jednak ta druga liga zostawia ci jakiś margines. Ja wiem, że są mocniejsze drużyny, ale to, że musisz wygrać całą ligę, no zwykle tak naprawdę wydaje mi się, że w tej trzeciej lidze potrafią być tam no, ze, zawsze ze 3-4 drużyny, takie naprawdę już mocne na poziomie tym drugoligowym, tak? I, i nie masz tego marginesu zupełnie. Więc Hmm. Bardzo cieszę się z tych wprowadzenia w baraże. Wiem, że dzięki temu no nie zostanę już prezesem drugiej ligi. Nie ma szans, bo w drugiej lidze to oczywiście zostało przyjęte jako ee, no taka no zbrodnia po prostu, zbrodnia, zbrodnia. wprowadzenie baraże. Ale no, z punktu widzenia trzeciej ligi, ile tam jest ekip przyzwoitych, to te baraże, to też, no to te, ja po prostu lubię baraże. Jestem starym barażarzem. No. Ja bym wszystko rozgrywał w formule baraże. Barażowce. Barażowcem. Barażowcem także. Ale bo, widzisz, bardzo, bo masz klub w ekstraklasie tym. i dlatego się możesz barażem dopingować. Ja tu mam jedne baraże w drugiej lidze, jedne baraże w pierwszej lidze. i Jak ja mam tutaj żyć normalnie, bez nadciśnienia? A co, co do drugiej ligi jeszcze? No Ona ma jakieś takie rzeczywiście kwestie tej lokalności w tym momencie, także tu jest na pewno większa praca do wykonania dla. Dla kogoś to będzie prezesem drugiej ligi. No ja już nie będę. No, mam swoje pomysły, oczywiście. Już <laughs> przedstawiłem swój plan, rozwiązać. Ale może jakiś inny. <laughs> e, może się uda. znajdzie, przyjmie się, więc e, jest tutaj więcej. Oczywiście te ekipy są lokalne. E, nie masz tu też aż tak wielu mocnych marek, jak pisze Lidze. No jest jednak, widać ten przeskok takich marek między drugą ligą, której po prostu bliżej do trzeciej ligi, czyli fajnych, ambitnych zespołów, ale o zasięgu lokalnym, niż ta Ekstraklasa i pierwsza liga, gdzie są marki, no de facto. No mówiąc wprost, również w pierwszej lidze ogólnopolskiej. Tak? Także mhm. e, druga liga tutaj najbardziej musi, musi powalczyć rzeczywiście o ten jakiś taki większy, szerszy e, status. Jestem ciekaw natomiast bardzo, bo to jest też jakaś szansa, no projekt wieczyste jest projektem ogólnopolskim. Nawet jeśli tam chodzi mniej kibiców niż, nie wiem, na hutnika Kraków, bo to jest możliwe, to to jest ten rok drugiej ligi, kiedy ewidentnie mają kim grać, bo mają gwiazdy. Jacek Guralski no to jest nazwisko, które zna każdy, każdy Polak. Michał Pazdan tam został? Pazdan. Tak. Pazan został. No to masz teraz z czym grać. Czy to się podoba, czy to się nie podoba kibicom w Krakowie, czy komuś nie pasuje projekt, że akurat w wieczystą zostały wpompowane gigantyczne pieniądze, to jest marka, o której się mówi. To, że Sławek Peszko jest trenerem i zrobił w końcu ten awans, to też jest duża szansa dla drugiej ligi. Tam są w tym momencie ogólnopolskie marki, więc jestem ciekaw, jak druga liga będzie w stanie wykorzystać tę siedmioletnią no, przygodę wieczystej w drugiej lidze. A to jest też interesujące pod kątem tego, że powstało parę nowych ośrodków, jeśli chodzi o polski futbol, które radzą sobie z większymi bądź mniejszymi sukcesami, ale radzą. Takie jak Brookbed właśnie, jak, jak wieczysta, jak Warta Poznań, która wydawała się już przysypana totalnie po, po tym czasie, kiedy, kiedy jej prawie nie było. Więc, więc tutaj są powiedzmy ekipy takie takie Średnio nowe, tak bym określił, jeśli chodzi o całą strukturę właścicielską, i tak dalej. Natomiast cały czas nie straciły swoich ambicji te ekipy, które są te z dziada-pradziada, dziada o wielkie tradycje. Bo przecież Polonia by tą pewnie docelowo chciała być w ekstraklasie. No, kto by nie chciał. I Zawisza Bydgosz też na pewno patrzy, żeby, żeby awansować prędzej czy później, najpierw na poziom centralny, a później, później do ekstraklasy. No to są kluby, które są w tym momencie mentalnie w ekstraklasie. Tak, a tak. Tabele tylko przeszkadzają. Dokładnie, bo patrzysz sobie na to, no kurczę, jak zapytasz jakiegoś kibica, jakby wyglądała jego wymarzona eksterkasa no to wielu wskaże, że tak, zawiszaby w niej był. Byłby w niej zespół Polni beton bo ja bardzo lubię Górnośląskie, wszystkie ekipy i mecze. Więc jak, to, jak tak sobie na to popatrzysz, poukładasz, to faktycznie robi się tych zespołów, które e, budzą jakieś zainteresowanie kibiców, budzą jakieś zainteresowanie sponsorów. E, mają jakiś logiczny plan na siebie. No, kilkadziesiąt tak naprawdę, a miejsc jest bardzo niewiele. Chyba Już, Michał Trela kiedyś to zebrał na weszło i policzył wszystkie kluby, które mają ambicje ekstraklasowe. Wyszło mu tak ze 30 lekko licząc. No. Nowy właściciel hutnika Kraków. Pierwsza konferencja. Nie wszyscy pamiętają, gdzie gra ten hutnik aktualnie, ale hutnik mówi: ekstraklasa. Naszym celem. I mam wrażenie, że każdy nowy właściciel w tym momencie w polskiej piłce, no to. Pół roku jesteśmy w Ekstraklasie. No trochę chcę, trochę jak Laporta w Barcelonie, zawsze ogłasza, zanim zacznie coś robić, to już ogłasza, że a, to będzie taki transfer, ten przyjdzie do nas. Ten... Ale to jest ciekawe, że rzeczywiście jest tych projektów takich ambitnych mm. bardzo dużo. No, no i do te... za tym idzie też od razu infrastruktura. No nawet GKS Katowice zaraz będzie miał. Ładny stadion. Eee, w Soku strona ma świetny obiekt. <laughs> tak e, rzucając, że akurat Olsztyn nie ma, który jest niedaleko. <laughs> dzieje <się śmiech> Ale tam, ma. Dzieje się tam jest zaplecze. Panowie, mała zabawa kolejna. Kluby z pierwszej ligi, a postacie popkultury. Tak myślę, że nie musimy się skupiać tylko na postaciach pop, popkultury, ale możemy sobie wymyślić, nie wiem, inne odniesienia, jakieś rzeczy, postaci różnego rodzaju. Co Wam przyjdzie do głowy? Ja wybrałem kilka klubów, myślę, że takich najbardziej popularnych. Nie wiem, ile nam to zajmie, czy to będzie krótka, czy długa zabawa, więc zobaczymy po pierwszych Waszych próbach. I, i, i zobaczymy, jak wam to pójdzie, więc y, myślę, że tutaj dla Leszka rozpoczniemy od ŁKS-u, żeby y, Kubie tutaj nie, nie, nie dawać ŁKS-u, to może ty, y, Nie robić przykrości, powiedzmy wprost. O. Yy, postać z popkultury, tak, która... Z kim i z czym kojarzy ci się ŁKS, albo jakbyś mógł go uczłowieczyć? Ten może powiedział, że na przykład, może Zygmunt Heiser. O, ciekawe porównanie. Ciekawe. <laughs> Zygmunt Heiser to bo... Jakie teraz aktualnie program prowadzi Zygmunt Heiser? Ten reklamę, co pierwsze No właśnie nie ma takiego hitowego w tym momencie, prawda? Ale chyba wróci, jak się nazywało? Z tym Ząkiem. No właśnie e... wróci, na całość. Wróci idź na całość. Zaraz. W ogóle wracają wszyscy te wszystkie znamy, programy. Wszyscy znamy idź na całość. LKS był klubem, który przechodził bankructwo raz, drugi, trzeci, piąty. No. <noise> Czyli no, to jest idź na całość plus ząk, który się zaczął. Ale i tak wszyscy <noise> pamiętamy, że jest Zygmunt Heiser, jest potężny. E, nie do jakby zdeprecjonowania i ja lubię to, kibice Widzewa często mówią, a ten ŁKS to ma małą frekwencję i w porównaniu do Widzewa ma, ale w porównaniu do całej reszty Polski to ŁKS ma chyba dziewiątą czy ósmą frekwencję w całym kraju, więc ŁKS wciąż jako marka, no tyle co przeszedł, ja naprawdę w pewnym momencie patrząc na to, jak już ten siódmy raz bankructwo, no to mówienie, no chyba się zakopią w trzeciej lidze, a są w pierwszej lidze, mają fajne perspektywy, także... Ja naprawdę uważam, jestem spokojny, a a rzadko tak, no, no były sytuacje, kiedy można było być niespokojnym, jak, nie wiem, Sebastian Mila mi opowiadał, że przyszedł do pana chyba Goszczyńskiego wtedy, tak, i, no, pa, pa, panie, panie prezesie, tutaj jest grzyb na ścianie, gdzie mnie trudnymi. I bardzo dobrze, że to mówisz. Musisz szerzej mówić, że jest grzyb na ścianie, <grym> tak z barania, o co chodzi, nie? więc. się dowiedział Teraz jest, jest stadion, jest niezła baza, jest pan Melon, który przyniósł kilka melonów do klubu, jest pan Salski. No i uważam, że uk jest w porządnym miejscu, nawet jeśli aktualnie nie jest w świetle największych reflektorów. Kuba, Arka Gdynia? O kurczę, myślałem, że największy opechowca już tutaj Leszek. Może ja ci pomogę z Arką. Aquaman. Niby super bohater, tak niby mocny, ale w sumie... Takie jak się mocne. tak zastanowić później. A co, jak jesteś na lądzie akurat? A nie przy morzu, to co, kałużę? Podzielasz, czy, czy masz swój pomysł na to jeszcze? Kurczę, jak ukryć. Od razu pierwszy ten do przodogowy to jakiś aktor, który wiecznie chciałby mieć Oscara, a go nie ma, ale chyba zazwyczaj do tego mema był DiCaprio używany, a on no. już ma, nie? No, tak. To dostał chyba za tego, za, co, co tam się przybierał w skórę niedźwiedzia. Tak, jako z niedźwiedź a, tam. Nie Widmo, jak go Zjawa. niedźwiedź go pobił. No to został. nie, to, to DiCaprio, ale przed zjawą. <laughs> no, przed oskarą. Nie, naprawdę nie jest moim zdaniem, e, w moim kibicowskim A nie musimy przypasowywać tylko do aktorów, możemy, nie wiem, do jakichś rzeczy. Do, do wszystkiego. Do, do okay, może, okay. Czy, e, samochód na przykład, to też jest jakieś porównanie. Ola la. <laughs> znaczy, e, opowiem jak ja widzę Arkę Gdynia i okay, może właśnie. coś do głowy. No. Bo wydawało mi się, że w moim kibicowskim serduszku nie jest łatwo wywołać współczucie wobec kogokolwiek. Dobra, ja prawda. swoje przyszedłem jako kibicę OKS-u. Jedno, trzecie, ósme bankructwo Przeszedłem trzecioligowe dzieje. Przeszedłem moment, kiedy przegraliśmy awans do trzeciej ligi z Ursusem Warszawa, bo drwęca pogubiła punkty, więc przegraliśmy z Ursusem, przeżyłem wtedy powrót do, do łodzi w ciszy totalnej. Przeżyłem mecz, gdzie nas było 700 osób na rozpadającej się galerze tak naprawdę, kiedy graliśmy z Sandecją czy z Olimpią grudziąci i wycofywaliśmy się tak naprawdę z rozgrywek pierwszej ligi. Przeżyłem wyjazd na warte Poznań. Do Poznania, gdzie ja pojechałem do Poznania, a UKS nie przyjechał i oddał walkowera i się wycofał z gigi. I wydawało mi się, że no, trudno będzie powiedzieć, że ja powiem: Nie, dobra, my mamy ciężko, ale oni mają ciężej. Arka ma ciężej. Arka ma ciężej. Jak zobaczyłem, że po raz kolejny ktoś się cieszy w Gdyni. Gdynia to jest taka polska mekka, jeśli chodzi o ludzi, którzy chcieliby się z czegoś cieszyć. Poza kibicami Arki Gdynia, którzy akurat no, na stadionie w Gdyni rzadko się cieszą. W sumie to to wyłoniliśmy przecież. Arka Gdynia jest chiobem polskiej piłki. A tak. To prawda. Nawet w playoffach wyłoniliśmy, kibice głosowali, że najbardziej umęczony klub za sezon Ewentualnie może być też Syzyf, bo już prawie wtoczyli ten głaz, ale GKS Katowice akurat ma serię życia. Dlaczego GKS Katowice ma nie złapać serii życia? Ja to widzę, Arka wtacza ten a obok traktorkiem GKS co cały tam tak nie macie techniki, traktor? Rafał w górach tam macha. Co tam tak. siedzie. O, tak. o, jestem tu, bo kibice tam krzyczeli, że wypierd... Ten, to ja sobie na górę wypierdziłem akurat. I wyprzedziła. Mamy aktywienia. to? Może być, może Możemy być. być. Tak, lecimy tak. dalej. Szynfjop. Warta Poznań, panie Leszku. O, warta Poznań w tym momencie? No to to... Nie. To jest wyzwanie, myślę. Historia wielka. Jak to teraz połączyć? W co to... Przepotwarzyć. Ja, ja poszedł w tym kierunku, że warta Poznań to jest wielki turniej. Jest OK, ale się kończy po prostu. I tyle. I wtedy <laughs> zostają ci piękne wspomnienia, trochę goli, trochę historii, no ale on już został skończony, no już się do niego za bardzo nie wróci. Może za 4 lata. Był kiedyś taki film, mucha Aha, yy, z Jeffem Goldblumem. I tam też on szukał tej takiej magicznej formuły, miał wspaniały wynalazek i trochę tak widziałem Wartę Poznań. Mówiłem, zobaczcie. Nie mają nie wiadomo ilu kibiców, ale mają dobry scouting, mają dobre zarządzanie, bo tam był i pasieczny, tam, tam wszyscy jacyś tacy topowi dyrektorzy sportowi. Mam dobry trener. Dobry trener, potrafią znaleźć trenerów, potrafią znaleźć piłkarzy. I mówiłem, warta poznań, jest gotowa, jak spadnie, to się nie rozpadnie. No i niestety w tych takich eksperymentach, no zawsze coś może pójść nie tak, na przykład jednak, jednak się przed nic nie uda. No. No to jest... Jestem bardzo niemile zaskoczony, że warta kompletnie nie nieprzygotowana na spadek że spadła i się wszystko rozsypało. Myślałem, że jednak będąc wartą Poznań w Ekstraklasie, no to szykujesz się na ten scenariusz, na ten czarny scenariusz, a teraz no, no. Nie będę, jest to jeden ze smutniejszych ty, zakończeń ty, filmowych, to co się tam dzieje na końcu. Mój. Te kilka sezonów w ekstraklasie ich zwiodło chyba, bo gdyby się zlecieli z ligi szybciej, to może by to. Mówię, no, no, tak sukces to najgorzej osiągnąć. Tak, sukces najgorzej osiągnąć. A przyzwyczaić się do sukcesu. U, u. Polak, po co to w ogóle wygrywać? Nie, nie. przyzwyczaić się do sukcesu, tak, się do sukcesu tak, to, to jest zwiodło. To, to jest, jest pokój, Na co to komu? Po co tak. to w ogóle wygrywać? Dla sytuacja. Yy, Polonia Warszawa. O kurczę. Jak. Sporządzenie jest ciężkim tematem do omówienia, bo w, wydaje mi się, niby że. Niby nowocześni, niby. No, ale szukałem znowu dyrektora do spraw marketingu. Nie wiem, czy widzieliście tą, tą listę, tak, niekończąca, że jeszcze ona się chyba... nie kończy. Tak, jak Jak te zwitki, tak jak były w, w, dawno temu, gdzie zwijali te listy takie, były takie pergamin. To rozwijali, pergamin rozwijali, to on się nie kończy. No, jak odchodził Marcin Bratkowski, to tak mi się wydawało, że nie będzie łatwo zastąpić człowieka, który robił na siedmiu etatach. I okazało się, że nie jest łatwo zastąpić człowieka, który robi na siedmiu etatach. E, zwłaszcza oferując takie warunki, jak oferuje Polonia. Kurczę, ja generalnie Polonii zawsze dobrze życzyłem, ale e, trzeba obiektywnie przyznać, że trochę ich legia zepchnęła do, do, do głębokiej defensywy, tak mi się wydaje. I nie wiem, czy im nie będzie ciężko się z tego wszystkiego e, odpałętać bo tam ta przepaść w momentami była przeogromna, że Polonii praktycznie nie było, a legia święciła sukcesy w Lidze Mistrzów, tak naprawdę. E, więc nie wiem, czy w którymkolwiek z miast derbowych ta przepaść gdzieś była aż tak ogromna. I, i czy ktoś zdołał z tego, tego wyjść? Ja bym poszedł na przykład z, y, może w kierunku Entów z Władcy Pierścieni. Dość powoli. stare, powoli. One sobie muszą przypomnieć, kim w ogóle są najpierw, tak? Mm. O co w ogóle chodzi? I jestem gotowy uwierzyć, że będzie jakiś taki przemarsz Entów, ale nie wiem, czy, 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 czy na pewno zdążą. zdążą <laughs> dojść pod ten Isengard. Możliwe. Leszku, y, ruchorzów? Ruch Chorzów. no, to jest rzeczywiście dobry klub. Co okay. tutaj, można, Futbol, co tutaj można? Dużo mistrzostw, dużo... dużo mistrzostw mieli, tak. Piłkarzy dobrych też dużo mieli. Niebiescy, barwy Biescy. niebieskie. To co? Jakiś smerw Może. W takim razie. E, nie, jest to ciekawy. Jest smurf z Grybus. Grybus to tak. tak, jeden, jeden, jeden żart y, cały czas, ale potrafi odpalić. Mm. Więc Smerv z Grybus może mieć tam coś przygotowanego rzeczywiście, ale może też mu to wybuchnąć w twarz, bo tak też się z Zgrywusowi zdarzało. Może tak być, może tak być. Kurczę, z ruchem jest to tyle ciężko moim zdaniem, że to taka niejednoznaczna ekipa, nawet pod tym kątem stadionowo-infrastrukturalnym. Teraz mają swojego prezydenta miasta, widać, że mają cały czas rzeszy kibiców, jest ten rekord frekwencji, hmm. który im się przytrafił, no ale generalnie jeśli chodzi o podstawy funkcjonowania klubu, no to to nie jest tak, że patrzę sobie na ruch Chorzów i myślę, o! Tak powinien Spadkowicz wyglądać, żeby być bezpieczny w pierwszej lidze. Więc tutaj tak na dwoje, na dwoje babka wróżyła z tym. Generalnie Smerfa z grywusa zawsze się lubiło, ale gdzieś korciło cię, żeby w końcu jakiś inny żal zafundował. No. Okej, okay, to, to znowu jest spoko, że odwoływanie się do tej tradycji, tak? Ale coś nowego, raz dla przełamania, tak? Raz na jakiś czas mogłoby być ok. No ale też lubi się. Nie, nie, się lubi. nie zawsze był też główną postacią, że często no. ustępował Pola Ważniakowi, Właśnie. Papie Smerfowi. Tak jest, tak jest. Że może tak być. Kuba, Wisła Kraków? O, Wisła Kraków. Tu trzeba uważać na słowa. Tu trzeba uważać na słowa z Wisła Kraków, Biorąc pod uwagę, jak przepotężna jest grupa Wiślaks. Na czele z Jarosławem Królewskim, który tak. też jest bardzo czuły na. Wodzem Wiślaks, po prostu. Wodzem Wiślaks. Kurczę, Wisła. Ja wiem, że to jest trochę oklepane, ale, ale bardzo mi się kojarzy. Mimo wszystko, nadal. Nawet patrząc na ten, na ten ubiegły sezon, to chyba, chyba jeszcze bardziej. Z takim. z aktorką, która nie zauważyła, że się już zestarzała trochę. I że to już nie będą role seksbomby w komediach romantycznych, tylko raczej to mogą być role takiej matki po przejściach i tak dalej. I że trzeba po prostu w tych rolach też być autentycznym. I można zdobyć Oscara. Można zdobyć Na Oscara, będąc matką. Meryl po... Streep. Można zdobyć Oscara grając nawet już babkę mhm. jakiejś głównej bohaterki, jako druga planowa. Wiesz, kto I... mi przyszedł do głowy? Kasia Figura. O, widzisz, bardzo interesujący trop. W czasach Bogusława no to była katarzyna figura. No, no, no. Był killer, no był killer, no i była katarzyna figura. No, dziś gra już inne role. Szuka pomysłu na siebie na nowo. I to są często dobre role. Zresztą z tego, co, co widziałem, to katarzyna figura cały czas nawet też na deskach teatralnych się sprawdza, jeśli dobrze mm. pamiętam. No i dośpiesznego, takie deski teatralne. Takie deski teatralne. No, szanowane z Bardzo. Tak. Ale no nie jest to nie jest to... Ale um... tęskni się za tym rozgłosem, co w killerze. Trochę tak, trochę tak. Natomiast nie wykluczam, że Wisła Kraków może oczywiście zrobić awans. Znaczy, Bo absolutnie nie, nie zaskoczyłoby nas, gdyby Kasia Figura teraz otrzymała jakieś super gwiazdorskie role. Tak. I się w nich super sprawdziła. To też mm. ważne. Pewną przeszkodą jest to, że nie robimy zbyt dobrych filmów w Polsce. I to może być ciężko. Od do seriale roku. coraz lepsze. No, tak, seriale tak. Więc może może, to, tak. może seriale. to jest ten kierunek. Trzeba tak? się wymyślić na serial. Wisła Słuchajcie, Kraków. Y teraz możecie zaproponować sami, jakiś klub wspólnie i sami coś wymyślić. Może macie jakieś propozycje? Jeden, dwa kluby, tak żebyśmy to jeszcze... To może Wisła, Płock, jak Joker podpala te pieniądze. <śmiennie> <śmiennie> tak, tak. 14 kubań. No, nie nie <śmiennie> 14 kubań. Mnie się w głowie nie mieści, jak możliwe, że, że tyle, tyle piniochów dostali, ale przynajmniej... Ale jest um... ciekawy z Jokerem zawsze. Tak, ja jestem ciekawy, czy tytu, jaki wygląda tytuł przelewu. Tak. Za spadek z ekstraklasy. I taki 14,5. Patrzysz na to. o! 14,5 banki za spadek z ekstraklasy. E, no, Wisła pod tak, ale ja sobie pomyślałem o kotwicy kołbrzeg. No. Kotwica kołbrzeg dla mnie taki trochę. Mm, nie, jednak wszystko, co sobie pomyślałem, jest niecenzłe. <laughs> Albo bardzo niekorzystne dla kołbrzeżan. Kołobrze Bo ja. Mam duży szacunek do, do, do tej ekipy generalnie. Uważam, że zrobili duże rzeczy yy, jako klub. Natomiast zrobili to w sposób kontrowersyjny cokolwiek. <noise> nie wszystkie rzeczy, które się w Koło Brzegu dzieją, to jest budowanie klubu według podręcznika napisanego przez Michała Świerczewskiego oraz z gościnnym udziałem Karola Kimczaka. To nie tak wygląda w, w Kołobrzegu. I dlatego przy, przyszła mi do głowy właśnie Kotwica, że to jest taki bardzo wesoły band, jakiś rockowy, który jedzie w trasę i ta trasa naprawdę, sprzedane koncerty. To, toż, koncert za koncertem, miasto za miastem. Ale jak spojrzysz na backstage, to oni czasem śpiewają piani na tej scenie. To czasem się okazuje, że miało być czterech, a tylko trzech jest na scenie, a ten czwarty gdzieś poszedł. Więc tutaj z Kotwicą mam takie skojarzenia, ale trzymam za nich kciuki oczywiście też, jak za każdy inny klub. Komu bo rozmawialiśmy, gdzie przeszły, przenieśliście swoje sympatie podczas Euro, a gdzie wasze sympatie będą skierowane podczas oglądania pierwszej ligi oprócz UKS-u. Oprócz UKS-u, UKS się... UKS UKS tak? Tutaj sobie spójrzmy na jakieś alternatywne zespoły. Gdzie, gdzie tam będziecie kierowali swoje sympatie? Na co liczycie? Czego oczekujecie? Jakie Czy macie wyobrażenia? Moje serce jest chłonne na losy Miedzi Legnica. Nie jest to klub, który może. Ma miliony kibiców i też nie wiadomo jaką historię. Nie wiadomo jak wielki wkład w historię polskiego futbolu, choć ma swój wkład. Natomiast to jest klub najbardziej cierpliwych w Polsce. Bo ja też tak już ile to jest, 10 czy 12 lat, mówię, on najbardziej poukładany klub pierwszej ligi. Tam są pieniądze zawsze, tam jest spokojnie, tam się może zmieniać koncepcja. Ale nie zmieni się koncepcja taka, że mieć Legnica bierze odpowiedzialność w mieście, potrafi organizować, potrafi spajać mieszkańców, potrafi organizować różne akcje dla nich. Jak awansowali, no to to też był taki efekt kilkuletniego przygotowania do tego awansu. Jak spadli, nie zwolnili trenera, no bo ufają, bo są mądrym klubem. Jak awansowali znowu, to wyciągnęli wnioski z pierwszego. Rzeczywiście trzeba zainwestować. Tylko, że to nigdy się nie sprawdza, później nie przynosi na tabelę. I chciałbym, żeby im w końcu wyszło. Zasługują na to tą swoją cierpliwością, tym rozsądkiem. Może są aż zbyt rozsądni, jak na polski futbol, który aż tak może tego rozsądku nie ceni. Ale od strony projektu, no to wydaje mi się, że Miedź Legnica, stojący za nim Pan Andrzej Dodeło, cała ta ekipa, która tam rządzi, to jest fajny klub, któremu można zaufać. No oczywiście kibicowsko LKS i GKS Tychy to będą te ekipy, które chciałbym widzieć na pierwszych dwóch miejscach. Przekonuje mnie to, co mówisz o, o Miedź Legnica. No i kurczę, dobrze życzę Kaźmierzowi Moskalowi faktycznie, i to jest, to jest gość, któremu w sumie trudno, trudno źle życzyć. Natomiast jak sobie patrzę na to, jak wygląda tabela pierwszej ligi, jakie tam są kluby, to ja życzę Kazimierzowi Moskalowi, żeby wygrał Ligę Europy, może. <laughs> Właściwie. A w pierwszej widzę te, te, te baraże tak maksymalnie. Dużo jest ekip, to jest trudne, to jest przy takich sympatiach, powiedzmy, bezstronnego kibica, jeśli chodzi o pierwszą ligę, bo tam wszyscy się wycierpieli. Ja mówię, no kurczę hmm. tej miedzi, no należałoby się w końcu. No ale arcy by się należało w końcu coś od życia, no. cokolwiek. Właśnie Ty by się należało, gdzie Ty Ale Arka ten... miała kilka lat. No tak, no, mieli w Puchar. klasie, Puchar Polski, europejskie Puchary. No to może tak, może niech czekają na swoją kolej jeszcze. No bo jak <noise> patrzę na, na te kluby, które, które teraz tworzą tę stawkę, to pierwsze, co się rzuca w oczy, że to są zasłużone dla polskiej piłki kluby, że to są kluby z potężną bazą kibicowską, jak Wisła, Ruch, Łukę, Sarka. To, to, to są kluby, które na pewno będą miały też niezłe frekwencje. No ale to, to drugie, co się rzuca w oczy, że to wszystko są kibice bardzo doświadczeń przez los. To wszystko są kibice, którzy mogą powiedzieć, że tak. Jestem kibicem tego klubu właśnie, nie wstydzę się tego, ale boli, ale boli bardzo. No i jakbym miał tutaj jako bezstronny kibic, z sercem na dłoni, powiedzieć, komu ja życzę dobrze, no każdemu życzę w tej pierwszej widzę dobrze. Najlepiej oczywiście i Tyskim, ale, ale każdemu życzę dobrze, a, a miejsce do awansu jest, jest mało plus, plus są też trzy do spadku. Hmm. Na pewno wśród tych, którym, którym jak już mocno kibicuję, nie byłoby tych zespołów, które no nie posiadają jednak takie, takiego zaplecza, yy, które uprawniałoby do myślenia o ekstraklasie. I mam tutaj na myśli wszystko. Infrastrukturę, stadion, kibiców, zainteresowanie. Nie chciałbyś znowu takiej dyskusji, gdzie Siedlce będą grać? No właśnie, czy nie Czy we Płocku? Bardzo. Czy na Łazienkowskiej? Czy, czy, czy Legia pogodzi grę na trzech frontach z użyczaniem stadionu Pogonicielce? Ja dla tego absurdu chciałbym takiej ekipy. Nikomu nie życzę spadku, ale no nie chciałbym pogonić LC na miejscach 1-2. Raczej Brugbetu mnie nie chciał na 1-2 też mimo wszystko. Yy, no wydaje mi się, że Stalin Rzeszów, no tych drużyn takich, takich mniej, powiedzmy, to bym nie chciał. A ale, reszcie ale jeszcze życzę bardzo dobrze. Mnie pytałeś tylko o kogo, komu życzę dobrze, więc nie będę sobie robił więcej wrogów niż mam. Jasne, to tak myślę, zmierzając do końca. betclick, pierwsza liga, druga liga, trzecia liga. Jak byście zachęcili kibiców. Do tego, żeby oglądali, przychodzili na stadiony, jak po prostu zachęcić ludzi do, do tego, żeby się zainteresowali tymi ligami? W pierwszej lidze jest UKS przede wszystkim. Więc tutaj jakby to mówi samo cię. W drugiej lidze są rezerwy UKS-u. Więc to już jest drugi argument do tego, żeby się tym interesować. Na trzecie lidze jest zawisza Bytkość. Więc tutaj jakby mamy hat trick <laughs> jeśli chodzi o, o zainteresowanie. No tak, tak serio patrząc. To zwyczajnie pierwsza liga nie różni się za bardzo od jeśli chodzi o tak zwany fan experience. Ja myślę, że do pierwszej ligi w ogóle nie trzeba zachęcać specjalnie teraz. Ona tak. jest już na tyle produktem, <grym> że jak ktoś tylko się nad tym pochyli, hej, warto to oglądać. Wyszko trzeba zachęcać? Dziennikarzy ogólnopolskich. <grym> trzeba zachęcać do tego, żeby się interesowali pierwszą ligą, bo tak naprawdę e, sądzę, że jeśli chodzi o kibiców, nawet tych takich postronnych to oni dostrzegają, że tak naprawdę, tak jak wspomniałem o tym Fan Experience, no to się nie różni. Idziesz na stadion Wisły Kraków, załóżmy, masz przed sobą mecze z ŁKS-em, z Ruchem Chorzów, z Arką Gdynia, z Polonią Warszawa, to są mecze, które, które powiedzmy w rundzie, w rundzie zagrasz. Masz stadion, który jest luksusowy, nowoczesny, no wiadomo ma swoje wady, to już nie jest stadion powiedzmy najnowszy, ale no mimo wszystko nie siedzisz na jakiejś ruinie. Przyjeżdżałem do klatki gości kibice, znaczy akurat no, może zły przykład. <grystanie> jesteś kibicem Arki Gdynia. Przyjeżdżałem do Klatki gości Kibice. Yy, dzieje się sporo na trybunach. Yy, masz normalnie kiełbasę, masz normalnie picie. No jest normalnie, jakby we się wszystko. Nie ma legi, nie ma lecha, oczywiście. Walczysz tylko o awans, nie walczysz o, o coś więcej. Ale jeśli chodzi o sam ten rytuał puścia na mecz, no to to nie odbiega dra z, mhm. drastycznie. Bo jeśli porównasz sobie czwartą ligę i pierwszą ligę, no to rytuał Puścia na mecz odbiega bardzo drastycznie. Idziesz, jesteś jednym z 10 ludzi na stadionie, rozglądasz się w lewo-prawo, nie masz cateringu, nie masz nic, nie masz kibiców gości, zazwyczaj. Natomiast tutaj ta różnica w, w samym rytuale meczowym wydaje mi się, że nie jest duża, w samym tym match day. Yy, a to oznacza, że no, no nie trzeba zachęcać tak naprawdę. Jeśli chodzi o pierwszą ligę, na pewno. No jeśli chodzi o drugą ligę, pewnie, pewnie trochę ciężej. Ale... Ja powiem, bo druga liga moim zdaniem yy, i to będzie taki punkt zapalny dla wszystkich klubów, dla wszystkich, którzy śledzą drugą ligę dość wnikliwie, że teraz jest tam wieczysta. I to będzie ten. Że siłą rzeczy z punktu widzenia ogólnopolskiego, moim zdaniem, wieczysta będzie wyznaczać narrację w drugiej lidze. I to będzie tak strasznie wpieniać wszystkich, którzy tam są. Wszystkich, które powiedzą, a dlaczego wszyscy mówią tylko o wieczystej? Dlaczego wszyscy o Jacku Góralskim? Dlaczego wszyscy o Sławku Peczce? My jesteśmy klub, który ma takie tradycje. W latach 60. w Pucharze miast targowych to żeśmy zrobili taki wynik, dlaczego się o tym nie mówi tylko o wieczystej? I to będzie wspólny wróg. A zarazem ten wróg jest naprawdę potężny. Więc każda kolejka będzie pod znakiem dobra, nie lubimy was, ale weźcie, wygrajcie z tą wieczystą. A wieczysta z kolei, dobra, ale my tu mamy naprawdę dużo pieniędzy. I no, siłą rzeczy, moim zdaniem druga liga stoi przed bardzo dużą szansą, że ta obecność wieczystej no, jest nośna. No jak tak naprawdę tak jest z wieczystą, może nie wiem, nie na trybunach, ale gdzieś w przestrzeni internetowej, w socialach i i to jest, to jest ciekawe do ogrania. Trzecia liga ma jednak taki wymiar lokalny, ale bardzo fajny. Najwyższa z tych lig lokalnych, nie wiem czy to tak od razu jest w stanie zyskać takiego polskiego. widza. Myślę, że baraże tak. Bo ja sam czekam już na baraże trzeciej ligi. Jawans na poziom centralnym to jest duża rzecz. Ale jakieś takie poszczególne mecze, wybrane perełki. Moim zdaniem, jak najbardziej jest w tym yy, duży potencjał, żeby w taki sposób zaczynać interesować takiego szerszego widza trzecią nimi. Gdybym miał zasięg, to ci powiedział, jak damy są. ale generalnie. <laughs> no, Legia 2. Legia 2, z Legią 3. A gdyby Leszek miał telefon, to no, dopiero by ci powiedział. No, no ale to, to niestety. <laughs> to niestety nie dzisiaj. No, ale nie, na przykład jak ze szeroko była, co? Awia Świdnik? Znaczy była... walczyła, walczyła z wieczystą. To łatwo jest sprzedać. A Awia, czyli męc... swoje chłopaki. My tu nie mamy aż tyle pieniędzy i gramy z Wieczystą. Tak? I to była narracja, którą łatwo było sprzedać. Jestem pewien, że boje legi Warszawa o wyjście, gdzie tam naprawdę od już paru lat cisną i zawsze ktoś się znajduje. No jest, jest też to do sprzedania. No dokładnie, zwłaszcza, że jeszcze tam są takie hiciory, na które naprawdę czekasz. Tak jak będą, nie wiem, Derby, Kujaw. No właśnie grać tą lokalnością, tak? To jednak no. są grupy tymi regionami, nie? Tak, a, a wydaje mi się, że może się zdarzyć takich meczów sporo. Nie, nie mam, mówię, nie mam przed oczami tej trzeciej ligi, ale wydaje mi się, że Zawisza jest zelaną w, w lidze to jest raz. Na Górnym Śląsku no to tam masz takie natężenie tych ekip, że zawsze zawsze jakieś derby się przytrafią. Jak rzucisz kamieniem, to trafisz na pewno jakiś pojedynek derbowy. E, więc, e, więc tak te, w tej trzeciej lidze tą lokalnością się grał. Natomiast jeśli chodzi o drugą, no to też jest ten aspekt, że możesz troszkę wcześniej poznać niektóre talenciaki. E, Choć z tego, co widziałem, jakiś były trener Lecha wypowiedział się, że obecnie w rezerwach nie ma nikogo, kto się <laughs> nadaje <jeden> <laughs> Więc może <laughs> poskrommy tutaj z tymi tenciakami. No ale jeśli chodzi o KS, no to na przykład w, ja lubię oglądać rezerwy, bo, bo część z tych chłopaków teraz już już zadebutowały w ekstraklasie, pokazały się od dobrej strony, tak jak Menarczyk, mm. czy, czy Zając, czy Iwańczyk. No to na pewno, mówię, to wieczysta jest takim sposobem, żeby sprzedać to bardzo szeroko, moim zdaniem. Trzecia Liga musi pamiętać o swojej lokalności, że tutaj masz grupy jednak po konkretnych regionach. No to mm. wykorzystaj to w tych po prostu regionach. Zbuduj tam pompkę, tak? Region na region. Derby, co chwilę są jakieś derby regionu, tak? To trzeba wykorzystać, a nie od razu próbować. Hej, jesteś z Krakowa, może byś obejrzał mecz tutaj dwóch drużyn z pod Mazur. <gry> tak jest. Hej, będzie fajne spotkanie. Gdzie no jest nie, to nie, to Tarnobrzeg. nie chwyci. Siarka Tarnobrzeg. no, W Tarnobrzegu. A, no właśnie, na przykład. Panowie, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za udział w tym BetClick podcaście. Również dziękujemy. Dziękujemy Było również. Było mi bardzo miło. Życzę chyba wam mniej przygód, no bo tego trzeba wam życzyć. Ja się dzisiaj zamknę w domu i będę siedział. No ja nie mogę się zamknąć w domu, muszę czekać. A. Być może nie wróci jeszcze ten pan. Nie zresztą. chciałem się Mówił, Mówił, że chyba wróci. <laughs> A rozmawiasz już z nim sam osobiście? Tak, tak. Dobrze, dobrze. Bo ja też z nim rozmawiałem, ale... Chciałem go przekierować do Ciebie, jednak to Twój telefon. Z zacząłem od tego, że ten telefon no, nie, nie będzie miał takiej wartości dla potencjalnego kupca, co dla mnie. Jak gdyby to jednak nie był. Z, znalaźca. <noise> Taki, tylko jakąś inną ścieżką. Ciągle szybko z powiedział: Nie, spokojnie, tak, tutaj. Spokojnie, widzę, Jadę że to jest to, to jest zło. To, to nie ma wartości. <noise> Bardzo chciałem podziękować wszystkim widzom. Oczywiście zachęcam do oglądania też innych odcinków BetClick Podcastu. Zachęcam oczywiście, żeby tutaj panów śledzić na YouTubie. Goal.pl, Tetrycy, Football Futbolu i wszelkiego rodzaju inne pomysły, które przyjdą mi do głowy. Zachęcam oczywiście. Grajcie odpowiedzialnie. Oferta oczywiście dla osób pełnoletnich. Korzystajcie z aplikacji BetClick. No i co? Widzimy się pewnie przy okazji kolejnej rozmowy. Dziękuję bardzo, do widzenia, cześć.